Bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim do klubu, który tyle dobrego i tyle ciekawego zrobił, tyle cegieł dołożył do odbudowy świadomości polskiej, do stworzenia innej atmosfery w kraju, bo ta atmosfera, ten klimat ideowy się wyraźnie zmieniał. On się zmieniał w ostatnich paru latach i klub Ronina na pewno bardzo mocno się do tego przyczynił. Więc za to przede wszystkim na początku chciałem Państwu podziękować, bo widziałem, jak wiele ciekawych myśli niepodporządkowanych nikomu tutaj się rodziło, jak wiele dialogów, dyskusji i one na pewno tworzyły pewną nową świadomość wraz z kilkoma czy z kilkudziesięcioma innymi działaniami i to myślę, że było coś, co było absolutnie fundamentalne dla przełomu politycznego, który się zadział w 2015 roku. Bez tego by na pewno nic się nie stało, bo wszystko gdzieś w naszych głowach i w naszych sercach się zaczyna. Także bardzo serdecznie za to dziękuję i za zaproszenie. Ponieważ wiele twarzy tutaj widzę znajomych i takich, które już o planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju słuchały, a ja mam taką wewnętrzną niechęć do powtarzania tego samego, zwłaszcza osobom, które już to słyszały, więc postaram się w trochę nowej odsłonie dzisiaj opowiedzieć o wyzwaniach, w których się znajdujemy, moim zdaniem. Otóż no, nie da się abstrahować od tego, co zadziało się przez ostatnie 27 lat, ale to oczywiście w takim panoramicznym skrócie. No, pod koniec lat 80. złamano kręgosłup tej wyjątkowej, takiej wybitnej inicjatywie polskiej, jaką była Solidarność. I właściwie Solidarność pod koniec lat 80. to już nie był ten wielki ogólnonarodowy ruch, który próbował poszukiwać nowej drogi. Dziś do Państwa tutaj przyjechałem z Lublina i miałem podobne spotkania w Lublinie i tam ktoś mnie zapytał, to jaka może być ta nowa droga, prawda? Bo przecież w końcu są kraje zachodnie, które przeszły drogę pełną sukcesów, więc co tutaj nowego wymyślać? No mi się wydaje, że my Polacy wymyśliliśmy taką nową drogę właśnie wtedy, w 80. i 81. roku. To była droga Polski Solidarnej, czyli Polski takiej, która niesie w sobie trzy komponenty. Jeden wolnorynkowy, drugi państwowy i trzeci obywatelski i republikański. Tak ja tamtą rewolucję jako młody człowiek odczytywałem i ona mnie tak niosła przez te wszystkie lata. Taka świadomość właśnie tamtych czasów, bo jakbyśmy popatrzyli sobie to tak, 27 lat mieliśmy zaserwowany pewien system gospodarczy w prosty sposób, można powiedzieć, polegający na konsensusie waszyngtońskim, prawda? Pamiętacie Państwo konsensus waszyngtoński końcówka lat 80. Można go zamknąć w kilku takich hasłach. Po pierwsze, liberalizm czy neoliberalizm, czyli daleko posunięta wolność gospodarcza, no to jeszcze dla wielu z nas nic takiego strasznego, a nawet wręcz przeciwnie, w końcu wierzymy w reguły wolnego rynku, to one stworzyły współczesny świat wraz z chrześcijaństwem, ja bym tutaj tak to zdefiniował. Ale po drugie to jest deregulacja, po trzecie to jest swobodny i absolutnie niczym nieskrępowany przepływ wolnego kapitału, no i można powiedzieć takie wykorzystanie prywatyzacji, prywatyzowania wszystkiego, co tylko można. No i w takim momencie wkroczyliśmy w lata 90., prawda? Czyli przetrącony kręgosłup Solidarności, nie tylko jako organizacji, ale też Solidarności jako pewnej idei, jako pewnego mitu budowania nowej Polski. Mitu, który był wyraźnie wspierany przez ogromną większość całego narodu polskiego.
No ale to im się niestety udało, tym komunistom i postkomunistom tamtych czasów. No i Polacy trochę tacy ogłupieli, jaki tu system budować, prawda? Ano taki, jaki jest w krajach zachodnich, który cieszyły się największym uznaniem, prawda? No czyli właśnie ten, powiedzmy, konsensus waszyngtoński oparty o tych kilka takich paradygmatów gospodarczych. I tak przyjęliśmy z dobrodziejstwem inwentarza model gospodarczy bez głębszej świadomości, że można spróbować powalczyć o trochę inny model. A wraz z tym wiązało się kilka konsekwencji. Pierwszą było to, co profesor już dzisiaj Antoni Dudek nazwał w swojej książce reglamentowaną rewolucją, prawda? To nic dziwnego, że naszym w jakimś sensie adwersarzom ideowym, światopoglądowym i politycznym no przez lata, mimo wszystkich mediów, jakie mieli, nie udało się wykreować daty 4 czerwca jako przełomowej daty w historii Polski, prawda? A przecież 11 listopada w 1918 roku też się nic wielkiego nie stało, ani żadnej bitwy nie było. Pierwsza wojna światowa akurat tego dnia się skończyła, a tę datę świętujemy wszyscy i czujemy, że był to gigantyczny przełom i do niej czekamy, prawda, do stuletniej rocznicy tej daty. A jakoś ten 4 czerwca nie zadziałał. No dlaczego? No właśnie, bo była reglamentowana rewolucja i czujemy do dzisiaj, prawda, i my, i cały naród, nawet ta część, która nie popiera aktualnego obozu rządzącego, że coś tam było głęboko nie tak. Mówiąc nawet ostrzejszym językiem, mimo że tu jest z 15 kamer nagrywane, użyję takiego słowa, że jakiś tam szwindel, prawda, miał miejsce w tym 89-90 roku. No i jaki? Dzisiaj już to doskonale wiemy, prawda, że chwalona skądinąd też w roninowskim, wolnomyślicielskim i wolnorynkowym anturażu ustawa Wilczka, ona oprócz pewnych dobrych elementów uwolnienia polskiej przedsiębiorczości i tej pierwszej fali polskiego kapitalizmu, niosła w sobie również pewien bardzo groźny potencjał. I ten potencjał został przez naszych politycznych, ówczesnych adwersarzy wykorzystany znakomicie. A mianowicie to właśnie pierwsze spółki nomenklaturowe wtedy zaczęły się zawiązywać, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ustawa Wilczka to nie jest 89 ani 90, to jest 88 rok, prawda? Czyli jak myśmy jeszcze nie wiedzieli, że tam jakiś okrągły stół będzie czy coś innego, no to oni, że tak powiem, już to wiedzieli, prawda? I zawiązywały się wtedy te pierwsze przyczółki kapitalizmu. Ale niestety w tym garniturze postkomunistycznym. Postkomunistycznym znaczyło też nie takim uczciwym, w jaki sposób ten kapitalizm mógłby rosnąć. Dodatkowo jeszcze weszliśmy trochę tacy otumanieni w ten okres lat 90. nie do końca rozumiejąc, że nasi przeciwnicy rok po roku realizują taką podwójną korzyść. Pierwsza to była ta, której właśnie powiedziałem, czyli ta właśnie gwałtowne wzbogacenie się i budowa kapitalizmu w oparciu o postkomunistów, prawda, czyli tych pierwszych polskich kapitalistów. A druga była taka, że my, nasza solidarność i nasze postsolidarnościowe rządy dawały parasol dla bardzo dramatycznych i drastycznych i bardzo głębokich i bardzo trudnych dla społeczeństwa do zaakceptowania reform, jakie wtedy zachodziły. Reform, które dzisiaj też wiemy, charakteryzowały się bardzo wieloma błędami i to takimi błędami, które zaskutkowały później modelem rozwoju, który ja dzisiaj uważam, że był w dużym stopniu no, nieoptymalny, co za słabo powiedzieć, że był w dużym stopniu błędny. I tak korzystając z tej podwójnej osłony, prawda, i budując swój majątek, tworzyliśmy tą pierwszą, to stworzyła ta grupa postkomunistów pierwszą swój właśnie majątek w latach 90. i swój kapitał. I jednocześnie oprócz tego
bardzo szybko beneficjentem tamtych lat przełomu stały się kapitał zagraniczny, ponieważ mantrą tego konsensusu waszyngtońskiego było właśnie to, żeby wszystko prywatyzować. No to żeśmy prywatyzowali właśnie. I tak na przykład zakłady, drugie co do wielkości zakłady celulozowe i papiernicze w Europie, które powstały w tych bardzo smutnych latach 80. ogromną krwawicą w końcu społeczeństwa polskiego w Kwidzyniu, zostały sprzedane International Paper i to w taki sposób zostały sprzedane, że parę lat później wiceprezes tej amerykańskiej spółki chwalił się, że on tego kompletnie nie rozumie, jak można było sprzedać zakład, którego wartość maszyn czterokrotnie przewyższyła cenę tego, co musieli Amerykanie zapłacić. Podaję to tylko jako przykład, prawda, czy polskie linie oceaniczne, które były jednym z największych armatorów, 150-160 statków, dzisiaj tych statków jest 3 lub 4, prawda? No, tak ten majątek został sprywatyzowany w podwójnym cudzysłowie, bo to chyba brakuje odpowiednich słów, żeby opisać proces, który w przypadku niektórych z tych prywatyzacji zdecydowanie zachodził. Były też lepsze, dużo lepsze, a może nawet całkiem prawidłowe. I ja absolutnie nie podzielam poglądu, że należało w całości utrzymać własność państwową. Natomiast trzeba było dać szansę i czas polskim menadżerom, pracownikom do tego, żeby przez tych kilka lat się transformowali w kierunku gospodarki wolnorynkowej. I oczywiście wtedy jeszcze mogliśmy co nieco chronić nasz rynek, ale wracam do początku, był konsensus waszyngtoński, więc nie chroniliśmy tego rynku, otworzyliśmy się bardzo szybko na ten rynek, czyli zrobiliśmy odwrotnie niż robiły wszystkie kraje, kiedy one budowały swoją potęgę gospodarczą. W ostatniej końcówce jeszcze, prawda, przed wejściem do Światowej Organizacji Handlu i do Unii Europejskiej mieliśmy prawo chronić swój rynek, ale zrezygnowaliśmy dobrowolnie z tego prawa niestety. Więc tak w tamte lata charakteryzowały się takimi podstawowymi błędami. One zaskutkowały pewnym modelem rozwoju, który można by określić w następujący sposób. Mieliśmy kilka takich dopalaczy, które nas pchały w rozwoju gospodarczym. Pierwszy i najważniejszy to znakomita zdolność naszych przedsiębiorców i naszych drobnych, mniejszych, większych przedsiębiorców do adaptowania rozwiązań zachodnich generalnie, ale również jakichś, prawda, naszych krajowych, no bo w końcu była już wolność gospodarcza i myśmy tę wolność najlepiej jak mogliśmy wtedy wykorzystywali. Utworzyliśmy wtedy miliony nowych miejsc pracy i budowaliśmy ten kapitalizm w pocie czoła, nie tylko oligarchiczny i nie tylko oparty o zachodni kapitał, ale również ten taki bardziej oddolny, normalny, naturalny kapitalizm, którego przede wszystkim potrzebujemy, prawda? Ten, który buduje polską własność, nieoligarchiczną, normalną polską własność. I to paliwo, ten dopalacz, można powiedzieć, on się trochę dzisiaj kończy. Dlaczego się kończy? Bo kiedy wchodziliśmy w tamtą epokę kapitalizmu, to różnica w wydajności była między nami a krajami zachodnimi jak 1 do 20, a nawet 1 do 25. Przypomnijcie sobie Państwo, co wtedy oznaczało, trzeba mieć $100, prawda, w 90 roku czy 89. Dzisiaj ta różnica w wydajności wynosi 1 do 3, a wobec najbardziej wydajnych krajów świata, jak Szwajcaria, Singapur, Niemcy, 1 do 4 mniej więcej, prawda? Czyli mamy wydajność na poziomie 30 do 40, a wobec niektórych krajów 50-60% tych krajów, prawda? W związku z tym dzisiaj już ta matematyczna delta przyrostów wydajności napotyka na malejące korzyści skali, a więc już to ten dopalacz w mniejszym stopniu działa. Pozostałe paliwa, które wykorzystywaliśmy do imentu przez te 27 lat, to przede wszystkim kredyt. No bo jacyśmy biedni z tego PRL-u nie wychodzili, to byliśmy tacy właśnie biedni, ale nie mieliśmy kredytu. Poza długiem paryskim i londyńskim, które były przenegocjowane na całkiem nie najgorszych warunkach.
ale gwałtownie zaczęliśmy tego kredytu, te kredyty zaciągać. I przede wszystkim dzisiaj nasze państwo, państwo polskie zadłużone jest wśród tych 920 miliardów, które mamy w obligacjach wyemitowane, 66%, 2/3 to jest dług w posiadaniu wierzycieli zagranicznych. Czyli w dużym stopniu jesteśmy od nich uzależnieni dzisiaj i dlatego też żadnych gwałtownych ruchów nie możemy robić. Dlatego też te agencje ratingowe, na które się czasami zżymamy, no to jednak musimy brać je pod uwagę i te sygnały w jakiś sposób interpretować, no bo w przeciwnym razie groziłoby nam gwałtowne wycofywanie się tego kapitału, a tutaj jest złapał kozak tatarzyna i sytuacja jest na pewno dla nas pod tym względem niebezpieczna. Ale też kryzys ostatnich 8 lat nauczył nas, że rozróżnienie między długiem prywatnym a długiem publicznym jest rozróżnieniem iluzorycznym. Hiszpania i Irlandia były bardzo niewiele zadłużone jako państwa. Hiszpania 25%, Irlandia 20%, czyli według dzisiejszych standardów to w ogóle jakiś kosmos, można powiedzieć w sensie pozytywnym, no prawie w ogóle państwo nie mające długu, prawda? Ale jednak w momencie, kiedy część sektora prywatnego w Hiszpanii i sektor bankowy w Irlandii zaliczyły gigantyczne straty, to państwo, żeby nie wywoływać paniki, weszło w tę przestrzeń i zadłużyło się, żeby ratować swoją gospodarkę. Czyli w jakimś sensie można taką sobie lekcję zapamiętać z tego kryzysu ostatnich lat, że nie ma za bardzo rozróżnienia między długiem prywatnym i publicznym z punktu widzenia praw gospodarczych zewnętrznych. Jak szukałem sobie kiedyś, jeszcze tam 5-6 lat temu, jakiegoś wspólnego mianownika tych wszystkich krajów, które popadły w tarapaty w ramach tego kryzysu, prawda? Tej Grecji, tej Irlandii, tej Hiszpanii, Włoch, prawda? Czy potroszę kilku krajów Dalekiego Wschodu, dzisiaj Brazylii, Rosji oczywiście również i tak dalej, to jest tylko jeden wspólny mianownik. I on wcale się nie nazywa dług publiczny czy dług prywatny. On się nazywa deficyt na rachunku bieżącym państwa. Deficyt na rachunku bieżącym to jest kombinacja deficytu handlowego, czyli w towarach i usługach, deficytu na rachunku kapitałowym i finansowym. I wszystkie te państwa tym się charakteryzowały. I my, szanowni państwo, przez ostatnie 27 lat, rok po roku powiększaliśmy sobie ten właśnie ujemną pozycję walutową netto i brutto właśnie poprzez deficyt na rachunku bieżącym. Każdorazowy, każdoroczny deficyt na rachunku bieżącym uzależnia nas bardziej wobec zagranicy. I dlatego tak na to patrząc, powinniśmy mieć przede wszystkim na uwadze te bardzo duże agregaty makroekonomiczne, czyli zadłużenie wewnętrzne, tak, publiczne, prywatne, owszem, wszystko to trzeba wiedzieć, ale też jakie są zagrożenia w asymetrycznych szokach podażowych, popytowych, ale przede wszystkim też podczas kryzysu finansowego wobec zagranicy. No i tak, na tym kredycie, wracam do tego drugiego dopalacza, budowaliśmy te 27 lat i dzisiaj już państwo polskie en bloc jest zadłużone na ponad 100%, w 120-130% za granicą. I tutaj mam na myśli zarówno dług gospodarstw domowych, dług przedsiębiorstw i właśnie dług państwa. Jak długo jeszcze możemy tak się rozwijać? No nie za długo, ponieważ z tytułu tej międzynarodowej ujemnej pozycji walutowej, czyli tego, co jesteśmy winni netto za granicę, co roku musimy wypłacać za granicę około 90 miliardów złotych. No 90 miliardów złotych to jest tak prawie dwukrotność rocznego deficytu państwa. Czyli byśmy nie mieli tego deficytu w ogóle, jeszcze ogromną nadwyżkę, ho, 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 prawda, gdyby nie tego typu zależności wobec zagranicy. Oczywiście, że jest racją, że my tego kapitału potrzebowaliśmy też i część z niego dobrze, że przypłynęła. Znam takie przypadki, że on odegrał bardzo pozytywną rolę i sam dzisiaj staram się przyciągać ten kapitał zagraniczny przede wszystkim, który buduje miejsca pracy tam, gdzie na pewno by ich nie było, który przyprowadza nowe technologie,
chociażby tak jak to, co ostatnio ogłosiliśmy o zakończeniu negocjacji z Daimlerem, prawda? No Polska niestety nie jest producentem silników samochodowych wysoce zaawansowanych, więc nie tworzymy konkurencji dla naszych własnych producentów, tylko tworzymy jakieś nowe miejsca pracy i możliwości dla polskich małych i średnich firm kooperujących z tym podmiotem gospodarczym. Więc drugie paliwo, kredyt. Trzecie, oszczędności. My nie mieliśmy za wielu tych oszczędności, ale też przez te 25 lat, 27 lat tych oszczędności w ogóle nie zakumulowaliśmy. No jak się nie ma oszczędności, a chce się inwestować, to żeby inwestować, to trzeba pożyczać. A jak nie ma w kraju tych pieniędzy, żeby od kogoś pożyczyć, bo tak też niektóre kraje funkcjonują, na przykład Japonia, która jest bardzo zadłużonym krajem, ale ja bym wolał być tak zadłużony jak Japonia, 250% PKB, ale cały ten dług praktycznie jest w rękach Japończyków, prawda? Czyli tamto zadłużenie nie odgrywa negatywnej roli. A nasze zadłużenie, jak już powiedziałem 5 minut temu, jest w rękach kogoś innego, więc ono niesie ze sobą dużo większe ryzyka. A więc nie mieliśmy tych oszczędności, a chcieliśmy inwestować. Mało tego, inwestować to jest bardzo dobrze. Inwestycje makroekonomicznie, mikroekonomicznie to generalnie jest pożądane zachowanie gospodarcze. Ale my zdecydowanie powyżej naszego ponadstan, można powiedzieć po sarmacku trochę, uprawialiśmy politykę zastaw się, a postaw się i konsumowaliśmy zdecydowanie za dużo w latach 90. w stosunku do naszych możliwości. Tutaj na moment odejdę od tych takich rozważań stricte gospodarczych, ponieważ ja, jak pewnie wielu z Państwa, cierpiałem wtedy z braku przede wszystkim tego, że nie było polityki, która by budowała polski patriotyzm, która by budowała wiarę w Polskę i w to, że warto tutaj zostać, nawet jeżeli mamy ten kraj właśnie biedniejszy, rozwijający się dopiero i tak dalej, prawda? Nie mówiąc o patriotyzmie gospodarczym. A więc tamta filozofia tamtych lat, rób ta co chce, ta, prawda, pedagogika wstydu, oczernianie własnego państwa, oczernianie własnej historii, wbrew temu, że jak poeta mówił, któż ma historię piękniejszą niż ty, prawda, czyli niż my, to wszystko przełożyło się na taką skarłowaciałą troszeczkę polską mentalność tamtych lat i jednocześnie właśnie rzuciliśmy się my, zrozumiałych socjologicznie względów i psychologicznie, to wygłodniałe po latach, chudych latach 80. społeczeństwo PRL-u, rzuciliśmy się na konsumpcję. Czyli nie dość, że nie mieliśmy tego kapitału i pożyczaliśmy go, to jeszcze przejadaliśmy go konsumując bardziej niż inwestując. I tak wyglądały, szanowni państwo, wyglądało trochę tych ostatnich 27 lat. I w związku z tym zbudowaliśmy sobie taki system, który można powiedzieć opisujemy trochę językiem dzisiaj XVIII-wiecznym, prawda? I on bardzo dobrze pasuje. Mówimy o oligarchach, no słowo magnat wyszło z mody, ale to właściwie na tych jeszcze tym dalej tam na wschód oligarchach to tak się mówi, prawda? Magnaci, potentaci jacyś tam naftowi czy inni ukraińscy czy rosyjscy, prawda? Mówimy o oligarchizacji, mówimy o prywacie, która dominuje w życiu publicznym i piętnujemy te cechy. Czyli zwróćcie państwo uwagę, że troszeczkę tak jak przed rocznicą, dzisiaj jesteśmy prawie że w oktawie Konstytucji 3 maja, nieco poza, ale opisujemy tą rzeczywistość trochę tak, jak tamci nasi przodkowie. Szukamy tych źródeł naprawy państwa. Szukamy tego, co to państwo zepsuło i kilka elementów dzisiaj pokrótce starałem się tutaj też przed państwem położyć na tym stole tych parę myśli. A więc tak... Takie paliwo wykorzystując, doszliśmy do tego roku 2015 i dzisiaj można opisać tą rzeczywistość trochę tak, że jesteśmy w kilku pułapkach. Mamy pułapkę demograficzną, o niej wszystko państwo wiecie, to nie będę jej rozwijał. Mamy pułapkę słabości instytucji, słabości państwa, bo
oprócz tej nieprawdziwej, tych nieprawdziwych haseł, że kapitał nie ma narodowości, którymi byliśmy karmieni, kolejną taką prawdą, czy raczej fałszem, którym byliśmy karmieni, było to, że państwo jest naszym wrogiem. Pamiętacie, prawda? Państwo jest nam do niczego nie jest potrzebne. Podatki to jest haracz i najlepiej jest właśnie oszukiwać to państwo. No i mnóstwo programów, kabaretów, ha, ha, ha i tak dalej. No i to tak to swoje państwo właśnie obrzydzaliśmy, a że 250 lat żyliśmy w otoczeniu historycznym takim przez ogromną większość, że to państwo było wrogiem naszym, prawda, i za komuny wykiwać państwo to było też nic zdrożnego, a raczej nawet coś pozytywnego bardzo często, prawda, a w czasach zaborów również, no to nie nauczyliśmy się szacunku do państwa. I w związku z tym mamy pułapkę słabości państwa, słabości instytucji przede wszystkim. Więc te może ogólne wątki, które powiedziałem o państwie, teraz ubiorę w jakieś bardziej konkretne liczby. Otóż kiedy Prawo i Sprawiedliwość opuszczało gabinety rządowe w październiku 2007 roku, to państwo polskie ściągało 17% w podatkach CIT, VAT i PIT w stosunku do PKB, czyli miara jak najbardziej porównywalna. Dzisiaj po tych 8 latach państwo polskie pozyskuje 13,5%, czyli różnica jest 3,5%. O tyle co roku jeszcze tracimy tych środków. I to nie są te 90 miliardów, o których powiedziałem kilka minut temu. To jest 70-80 miliardów, które tracimy, porównując tylko jabłka z jabłkami, czyli sytuację z dzisiaj do sytuacji 8 lat temu. No chyba mamy do tego prawo, prawda? Wprawdzie dzisiaj deflacja trochę negatywnie przekłada się na dochody z VAT-u, wprawdzie mocniejszy eksport też wpływa troszeczkę odwrotnie do dochodów z VAT-u, ale nie w różnica 50-60 milionów, która została określona zresztą przez Komisję Europejską. No trudno Komisję Europejską posądzać o propisowskie poglądy, prawda? W związku z tym pragnę zauważyć, że ma to bardzo mocne pierwiastki obiektywne w sobie zaszyte. To samo z CIT-em. Państwo polskie uzyskiwało, zbierało 33 miliardy w podatkach od zysków firm w 2007 roku. Dzisiaj, po 8, po 9 latach, jest to 28 miliardów, czyli spadek o 15%, a w międzyczasie wzrosły obroty dwukrotnie, a zyski o 60-70%. No, czyli ewidentnie coś tu nie gra, prawda? Bahama, Cypr, ostatnio Panama jest bardziej modne, tak? Czyli takie mechanizmy, optymalizacja i różne tego typu kwestie na pewno były bardzo często niestety w użyciu. No i tak tą pułapkę można właśnie opisać, że poprzez bardzo konkretne pieniądze, które tracimy na skutek tej słabości instytucjonalnej. Oprócz tego pułapka średniego dochodu, o której pewnie tutaj już może atramentu wylane zostało, to nie będę je rozwijał. Pułapka rozwoju zależnego, trochę ją opisałem, to jest ta zależność wobec kapitału zagranicznego, czyli braku równowagi w tym pomiędzy kapitałem krajowym i kapitałem zagranicznym. I ostatnia, którą opisaliśmy, to pułapka przeciętnego produktu, czyli tego, że my pracujemy w pocie czoła, prawda? Ale jakoś za te produkty, które sprzedajemy, uzyskujemy dużo niższe marże niż nasi główni konkurenci na całym świecie. Kilogram polskiego eksportu kosztuje euro 70 centów, a kilogram niemieckiego blisko 5, szwajcarskiego 6. Czyli to jest ta trzykrotność mniej więcej, prawda, właśnie wydajności, a więc i w marży. W taki sposób nawet trochę naiwny, infantylny można ją właśnie opisać, bo tak dokładnie wygląda to po stronie eksportu. Nie mamy też marki polskiej. Promowaliśmy ją w sposób zupełnie też nieprofesjonalny. Pamiętacie państwo jakieś tam filmiki w BBC, CNN za grube miliony, lata bocian, ktoś tam je kiełbasę na stogu siana i to miała być ten wizerunek Polski, prawda, jako tutaj swojski kraj piękny i tak dalej. No przecież nie na tym to polega. Kraje, które się najlepiej rozwinęły, promowały swoją markę poprzez produkty przede wszystkim. Popatrzcie, szanowni państwo, na Niemcy. Kraj z kompletnie zszarganą reputacją i słusznie po II wojnie światowej.
odbudowywał swoją reputację tej niemieckiej jakości poprzez produkty, samochody, maszyny, prawda, precyzyjna optyka i tak dalej, i tak dalej. Tak? I w ten sposób jakby straciliśmy też lata na promocję tego, że Polska potrafi robić produkty wysokomarżowe i produkty wysokojakościowe. W tym kontekście też ja, bo świat jest trochę skomplikowany właśnie, dlatego cieszę się też z tych silników Daimlera, bo to po raz pierwszy nie będzie, od 25 lat wjeżdżają zdezelowane samochody niemieckie do Polski, tak można powiedzieć, prawda? A teraz będą wyjeżdżać nowiutkie silniki made in Poland do Niemiec, tak? No, chyba to jest jakiś sygnał, powiedzmy, kroku we właściwym kierunku przynajmniej, prawda? Tak można powiedzieć. No to są te pułapki. No i dzisiaj, jakbym jeszcze opisał tą naszą rzeczywistość, ale już w oparciu o dzisiejszy bardzo gorący spór, taki polityczno-społeczno-międzynarodowy. Otóż na skutek tego modelu rozwoju, tej reglamentowanej rewolucji, tych nierówności też, które urosły, prawda? Bo my karmieni byliśmy też takim paradygmatem, że wzrost PKB jest u nas silny, dobry, więc zielona wyspa. Ale jest ogromna różnica, czy to jest wzrost PKB, czy to jest wzrost PNB, produktu krajowego brutto, czy produktu narodowego brutto. To jest po pierwsze. Po drugie, sam wzrost PKB nie oznacza jeszcze, jak szybko budujemy nasz majątek wewnątrz kraju, jak szybko prawda, zasobność rosną portfele Polaków. To nie jest określone przez sam wzrost PKB. Jeżeli wynagrodzenie 9 osób na 10 stoi w miejscu, a wynagrodzenie jednej osoby zostanie podniesione o 50% w ciągu tego okresu, to można powiedzieć, że średnio przyrosło o 5% wszystkim, prawda? No to nie tak źle, tylko że ta średnia nie oddaje tego, co faktycznie się dzieje w społeczeństwie, w tym przypadku polskim, chociaż akurat my takich skrajnych nierówności, jak gdzieś tam w Ameryce Łacińskiej, czy części krajów azjatyckich nie mamy, czy w Rosji, czy na Ukrainie. Nie, prawda? Niemniej jednak jest to potężny, poważny problem do zaadresowania. No i teraz nowa ekipa rządząca obejmuje stery. I co się dzieje? Więc przede wszystkim ja chcę powiedzieć, że bardzo szybko nasi szeroko rozumieni przeciwnicy, ale nie tylko polityczni, właśnie ci, którzy byli beneficjentami tego systemu gospodarczego, tej reglamentowanej rewolucji, oni zrozumieli, że tym razem już będzie inaczej, prawda? Bo trudno porównywać 10 lat temu, kiedy tak naprawdę pierwszych kilka miesięcy, zanim stery rządu nie objął Jarosław Kaczyński, to były trochę taka rozbiegówka, a potem tylko rok, jeden rok. I to jeszcze Prawo i Sprawiedliwość nie miało większości w parlamencie, tak na dobrą sprawę. Więc można śmiało mówić, że de facto 27 lat był taki, a nie inny rozwój. A przynajmniej w interesie pewnych właśnie grup. I ja te dwie grupy chcę teraz nazwać. Pierwsza, to już trochę dzisiaj naopowiadałem o niej, więc właściwie krótko. To jest właśnie taki quasi oligarchiczny, postnomenklaturowy kapitał, prawda, polski, któremu dobrze było tutaj, prawda? Zbudowane zostały pewne półmonopole. W półmonopolach przedsiębiorcy się, ci, którzy mają, są posiadaczami tych półmonopolów, świetnie się tam czują, prawda? No bo mają wyższe relatywnie marże niż na faktycznie wolnym rynku, prawda? I starają się spetryfikować tę sytuację. No a co lepiej gwarantuje im utrwalenie tego stanu, jak nie kontynuacja tej w miarę tej samej władzy, prawda? Troszkę bardziej różowa, troszkę bardziej czerwona, taka uwaga, ale właściwie podobne twarze, jest swojsko, prawda? Więc tutaj czujemy się jak u siebie w domu i nagle no, nowe twarze, no, czujemy pewne ryzyko. I o tej grupie już trochę opowiadałem. I druga grupa, czyli właśnie ten zagraniczny kapitał, który właśnie też skorzystał z tego, że trochę naiwnie uwierzyliśmy w to, że handel właściwie służy wszystkim w taki sam sposób. I otworzyliśmy się w latach 90. wrota na rozcież i po prostu wszystkich wpuściliśmy. A handel służy wszystkim często, ale nie zawsze, ale przede wszystkim służy najbardziej silnemu. Prawda? Silnemu tego, który ma już wysoce zaawansowane produkty, bardziej służy niż temu słabszemu. Co nie znaczy, że ten słabszy nie powinien się też krok po kroku otwierać, bo na tym polega wolny rynek i konkurencyjność.
ale również uwierzyliśmy w to, że przedsiębiorstwa kupuje się tylko po to, żeby właśnie je rozwijać, a nie też po to, żeby czasami je, mówiąc jak nasze dzieci, prawda, zaorać i przejąć tylko udział w rynku. A tak bardzo często się działo. Pamiętacie państwo Dzierżoniowska Diora, czy Elbląski Zamek, prawda, czy Bydgoski Zachem chociażby, żeby użyć przykładu z ostatnich 8 lat. To są przykłady takie, że traciliśmy udział w rynku, więc te zagraniczne podmioty też się czuły tutaj świetnie. Ja mam ogromną satysfakcję na pewno z jednego. Jak czytam dzisiaj tych mainstreamowych ekonomistów, którzy bardzo nas krytykują, i oni mówią dzisiaj, że jesteśmy za mocno uzależnieni od zagranicznego kapitału. Ba, nawet Sara Carlos, która jest analitykiem Moody's, to do niedawna jeszcze nie wiedzieliście państwo, czy część z was, co to jest Moody's w ogóle, bo kto by się tym interesował. Dzisiaj już cała Polska wie, co to jest Moody's. No więc ta Sara Carlos powiedziała, że Polska ma kilka słabości, między innymi za małe oszczędności i za duża zależność od kapitału zagranicznego. No jakie to ciekawe, że oni wszyscy teraz to zauważają, prawda, przez ostatnie kilka miesięcy. Przy czym to wszystko nie jest czarno-białe. Ja przepraszam, że tak nie mówię, prawda, bardzo, bardzo jednoznacznie, bo z jednej strony mówię, że czasami trzeba przyciągać ten kapitał, bo dokładnie tak jest, ale selektywnie, tam, gdzie chcemy miejsca pracy tworzyć, gdzie musimy, bo brakuje nam ciągle tego kapitału, ale jednocześnie musimy z tyłu głowy mieć informacje o tych wszystkich ryzykach, które ten kapitał ze sobą niesie. Czyli ta druga grupa też fantastycznie czuła się w tym stawie przez 27 lat i dla niej również coś tutaj się niebezpiecznego zadziało. No i dlatego właśnie w Anno Domini 2016 obejrzeli się szybko, prawda, wokół siebie i zobaczyli, jakie te jeszcze przyczółki mamy do obrony. No i naturalnym przyczółkiem był ten Trybunał Konstytucyjny, prawda? I w związku z tym wokół tego Trybunału toczy się dzisiaj cały ten właśnie spór polityczny, bo to jest ta ostatnia reduta, prawda? Nie użyję Ordona, bo to byłaby profanacja, ale to jest ta właśnie ostatnia reduta, którą nasi adwersarze próbują bronić, prawda? Podczas gdy ja uważam, że właśnie rozbicie tych różnych korporacji odziedziczonych po III Rzeczpospolitej, tych, które petryfikują ten chory, taki półzdrowy, półchory polski kapitalizm ostatnich 27 lat, jest w najlepszym naszym interesie. Ponieważ tworzy nową przestrzeń do rozwoju dużo bardziej zdrowego polskiego kapitalizmu. Prawda? Takie mam zdanie w tej kwestii, dlatego wypowiadałem się w wielu miejscach bardzo jednoznacznie, jeżeli chodzi o Trybunał, i uważam, że opozycja w jakimś sensie ma program obrony kilkunastu prawników, można powiedzieć tak brutalnie i trochę pół żartem, a my mamy program dla całego społeczeństwa. Może czasami nie najlepiej... Czasami nie najlepiej go wdrażamy, a ja już na pewno, ale staramy się jak najlepiej. Staramy się działać dla dobra społeczeństwa. Bo w międzyczasie, zauważcie Państwo, że można też do tej Konstytucji 3 maja jeszcze inną taką piękną paralelę wyprowadzić, że właśnie wtedy, w tamtym czasie, ci możni tamtego świata, co do których ja mam jak najgorsze zdanie, prawda, o nich wszystkich, o tamtej naszej ówczesnej, pożaj się Boże, elicie i arystokracji, oni jednak rzutem na taśmę w ostatnim tchnieniu potrafili się pozbyć, znaczna część z nich, prawda, Ignacy Potocki, Stanisław August Poniatowski, Stanisław Kostka-Potocki, no bo nie oczywiście Szczęsny Potocki również, prawda, no tak, czy Rzewuski, czy Branicki, potrafili się pozbyć swoich własnych przywilejów. I mi się też troszeczkę dzisiaj marzy, prawda, taki ruch, jaki zrobił marszałek Piłsudski 25 października w 1926 roku, że tam w Nieświeżu spotkał się z ówczesną arystokracją i wyjaśnili sobie pewne kwestie związane z tym, że prawda, no teraz to już jest zupełnie inny kraj niż ta pierwsza Rzeczpospolita, więc panowie, trzymajcie swoje, prawda, apetyty arystokratyczne na wodzy, bo walczymy o dużo bardziej zdemokratyzowany porządek prawny. I my dzisiaj również, tak jak wtedy 225 lat temu, zauważcie państwo, że tamta konstytucja doprowadziła do
uwłaszczenia, można powiedzieć, w szerokim rozumieniu tego słowa, szerokich warstw społecznych, tak? Bo Uniwersał Połaniecki później dotyczył również Włościan, ale już Konstytucja 3 maja dotyczyła mieszczan, dotyczyła części feudalnych chłopów i oni później bardzo szybko, już 3 lata później, złapali za kosy i bronili właśnie tej Polski, bo poczuli, że to jest dla nich, prawda? Mimo, że przecież było to dalekie od doskonałości, między innymi ze względu na to, że nasi przeciwnicy ówcześni zrozumieli, zresztą, jak, prawda, geograficznie ci sami są dzisiaj, no, miejmy nadzieję, że troszeczkę inni. Oni wtedy szybko to zrozumieli i prawda, po tych 100 latach utrwalania ówczesnej władzy, kompletnie władzy bez jakiejkolwiek efektywności funkcjonowania, co było im na rękę, wtedy już stwierdzili, że teraz już absolutnie trzeba zniszczyć państwo polskie do końca. No i właśnie stąd wojna 1792 roku, drugi rozbiór i trzeci rozbiór potem, prawda? Czyli to wpuszczenie tych szerokich rzesz jest czymś, co mi się marzy, żebyśmy my dzisiaj w tym staraniu, w tej walce o lepszą Polskę również zrobili. Ale nie da się tego zrobić, jeżeli są pewne dwie grupy, nie chcę ich nazywać aż tak brutalnie oligarchiczne, bo one są dużo szersze. Gdyby były takie oligarchiczne jak tylko jak na Ukrainie czy w Rosji, to nasi przeciwnicy nie mieliby po 40% poparcia pozbieranego tam z różnych partii, prawda? Natomiast gdzieś tam w głowie brak tego patriotyzmu, złożony razem z tymi takimi różnymi interesami i z utrwaleniem pewnego modelu gospodarczego, który trwał, doprowadził do właśnie takiej, a nie innej polaryzacji, z jaką mamy dzisiaj do czynienia. I na taką sytuację odpowiedź w ramach planu rozwoju staramy się zrobić poprzez głęboką analizę stanu obecnego i demokratyzację polskiego kapitalizmu. Czyli z jednej strony dalej posuniętą industrializację. Tutaj nasi adwersarze mówią tak, ale przecież Polska już ma przemysłu wytwórczego dość dużo, na poziomie 22%, 4. czy 5. kraj w Europie od góry licząc, jeśli chodzi o poziom przemysłu wytwórczego do PKB, ale nie uwzględnia dwóch bardzo ważnych elementów tego przetwórstwa. Po pierwsze, że w ramach tego liczy się naszą energetykę i nasze górnictwo, a zwłaszcza nasze górnictwo, jakkolwiek czarne złoto i niezależność energetyczna, to jednak dzisiaj nie tworzy takiej wartości dodanej jak przemysł naszych różnych partnerów gospodarczych, prawda? To po pierwsze, a po drugie marże na tym przemyśle nasze są 3-4 razy niższe niż głównych naszych konkurentów, więc my poprzez tą reindustrializację, właściwie można powiedzieć neoindustrializację, ale już ten dziwoląg semantyczny mi się nie podobał i w związku z tym zostaliśmy przy reindustrializacji, rozumiemy właśnie takie nasze uprzemysłowienie, które jest uprzemysłowieniem wysokomarżowym, na wysokiej wartości dodanej, które promuje branże wiedzochłonne. My mamy za dużo branż pracochłonnych i kapitałochłonnych. Na kapitałochłonnych wygrywają najbardziej ci, którzy mają kapitał, czyli nie my. Wiemy, kto ma kapitał, prawda? Ci głównie dużo bogatsi z Zachodu, których myśmy bronili w 20 roku i w 39, prawda, własną piersią. Oni mają tego kapitału bardzo dużo, więc kapitałochłonne przemysły, oni mają przewagi komparatywne. A trzecią kategorią przemysłów czy sektorów są sektory wiedzochłonne i powinniśmy dążyć do tego, żeby mieć jak najwięcej wiedzochłonnych przemysłów, bo tam wartość dodana rodzi się w naszych głowach i zaszywana jest właśnie w procesach biznesowych, w poszczególnych produktach, w marży tych produktów i najwięcej wtedy zostaje tej wartości, tych zysków, można powiedzieć językiem biznesowym, w Polsce. A więc reindustrializacja poprzez klastry, doliny przemysłowe, krajowe, inteligentne specjalizacje. Drugi filar, innowacyjność, innowacyjne polskie firmy. Tutaj będziemy starali się uprościć to życie firm. Wiem, że w ramach waszych dyskusji na klubie RONIN mieliście państwo bardzo często dyskusję o tym właśnie poziomie wolności gospodarczej. I w taki sam sposób
Ja to rozumiem, żeby ta wolność była bardzo demokratyczna, zwłaszcza dla małych i średnich firm, bo one są w przeważającej mierze polskie i dzięki temu będziemy właśnie wzmacniać ten polski kapitalizm, nie dyskryminując względem zagranicznych, bo tego nam nie wolno, bo jesteśmy w Unii, Światowej Organizacji Handlu i tak dalej, prawda? A więc będziemy to robić i będziemy promować innowacyjność na różne sposoby. Gdyby szczegóły były Państwa interesowały, możemy w dalszej części trochę to rozwinąć. Trzecia rzecz to przyciągnięcie kapitału, ale również budowa oszczędności wewnętrznych. My w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy zaproponujemy taki bardzo przekrojowy program wzmocnienia polskich oszczędności. Zarówno poprzez fundusze emerytalne, poprzez mechanizmy oszczędzania w bankach, w firmach ubezpieczeniowych, w funduszach emerytalnych, w funduszach inwestycyjnych, wszelkiego rodzaju bezpiecznych, które budują długoterminowe oszczędności. Bo w taki sposób głównie tworzy się bogactwo, prawda, wewnętrzne, nieuzależnione od zagranicy. Ale również będziemy przyciągać ten kapitał, korzystając z tego, że na skutek kryzysu, a teraz wchodzimy niestety najprawdopodobniej w trzecią falę tego kryzysu, prawda? Stopy procentowe w świecie zachodnim są zerowe, praktycznie nawet ujemne w niektórych krajach. Japonia i Niemcy zapożycza się już dzisiaj po stopach ujemnych, to znaczy rządowi trzeba dopłacić za to, że się kupuje od nich obligacje. No, życzyłbym temu i państwu polskiemu. Nie jestem w sumie taki pewien. Muszę się zastanowić chwilkę, czym tego życzył, bo to jednocześnie oznacza, to jest pewna anomalia, głęboka bardzo anomalia taka makrogospodarcza i w modelu gospodarczym coś jest nie tak, bo zerowe stopy procentowe prowadzą do tego, że właściwie nie ma wcale takiej wielkiej skłonności do inwestycji, bo jest mało wiary u przedsiębiorców w to, że gospodarka ruszy do przodu. Zerowe stopy procentowe powodują, że szuka się spekulacji naokoło, stąd przez 5-6 lat surowce mimo kryzysu były bardzo drogie, bo tam szedł właśnie kapitał spekulacyjny. W końcu jak Chiny dzisiaj przysiadły, właśnie jako symptom trzeciej fali kryzysu, to ceny surowców też poszły w dół, prawda? Więc tak patrząc na ten proces, my chcemy w tym trzecim filarze wykorzystać to dla rozwoju gospodarczego Polski, że ten kapitał dzisiaj jest po rekordowo niskich cenach. Jeszcze 6-7 lat temu płaciliśmy 7-8% za 10-letnie obligacje. Dzisiaj płacimy 3%, a niektóre kredyty podpisujemy jako państwo polskie po 1-2%, prawda, rocznie. Czyli jeżeli mamy stopę zwrotu przewyższającą z tego, nawet z inwestycji infrastrukturalnych, łatwo sobie taką stopę wyobrazić, to opłaca się ten kapitał przyciągać i stąd te różne mechanizmy montażu finansowo-kredytowego pod realizację projektów infrastrukturalnych, inwestycyjnych i tak dalej. Czwarty filar to ekspansja polskich firm, kapitału polskiego za granicą, ale przede wszystkim promocja polskiego eksportu. Bo poprzez promocję eksportu tworzy się większa wartość dodana u naszych przedsiębiorców, większe korzyści skali. Większe korzyści skali to są niższe koszty jednostkowe per produkt, większe, w związku z tym większe zyski u tych przedsiębiorców, które mogą być zainwestowane potem w badania i rozwój i na wyższe wynagrodzenia pracowników. I my będziemy tutaj dokonywać głębokiej reformy całego tego systemu wsparcia za granicą. To akurat leży w kompetencjach naszego ministerstwa, więc już wkrótce będziemy powoływać instrumenty i instytucje, które będą temu służyć. I piąty filar jest takim bardzo ważnym znakiem firmowym naszej ekipy rządowej. To jest dbałość o rozwój bardziej zrównoważony. Ja bym powiedział właśnie Polskę solidarną, prawda? Czyli dużo bardziej sprawiedliwą jednocześnie. Bo do tej pory ten rozwój był oparty o ten taki paradygmat polaryzacyjno-dyfuzyjny. Pamiętacie Państwo, prawda? Niedawno sobie przeglądałem fraszki Staudingera i on tam jedną mniej więcej tak opisał, że Polska A, Polsce B każe się całować gdzieś tam, prawda, i to mniej więcej jest staudingerowskie opis modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego, prawda, który tutaj królował przez 27 lat. To może to...
No i my na różne sposoby, przede wszystkim poprzez realne działania, czyli rozwój infrastruktury w tej Polsce bardziej powiatowej, prawda? W Polsce gminnej chcemy dbać o bardziej równomierny rozwój. Dziś byłem w Lublinie, wcześniej studiowałem mapy infrastruktury drogowej i kolejowej. Lublina, jakbyście Państwo popatrzyli, to Lubelszczyzna jest taką wyspą, nie połączona z żadnym istotniejszym ośrodkiem, ani z Warszawą, ani Białymstokiem, ani Lwowem, ani Rzeszowem, ani Krakowem, ani drogą kolejową, ani drogą szybkiego ruchu, prawda? Więc gdzie jesteśmy dzisiaj, można zapytać, tak? Jak 150 lat temu pod zaborami wybudowano kolej nadwiślańską łączącą Lublin z Warszawą, to gwałtownie doszło do rozwoju gospodarczego Lublina. Na takiej zasadzie my dzisiaj chcemy łączyć jednak tę Polskę wschodnią i Polskę bardziej zaniedbaną z bardziej rozwiniętymi ośrodkami w kraju, w nadziei właśnie na to, że to wzmocni mechanizmy handlowe, biznesowe i tą pozytywnie rozumianą mobilność społeczną. Więc na to kładziemy ogromny nacisk i będzie to na pewno znak firmowy naszej ekipy rządowej. Ale zbierając te wszystkie wątki, może będę kończył to przydługie wprowadzenie razem, na pewno warto zwrócić uwagę na to, żebyśmy bardzo mocno dbali o jakość naszego państwa. To się manifestowało bardzo wyraźnie w tej jakości polskich instytucji, o których mówiłem, w tym systemie podatkowym, w polityce międzynarodowej, w polityce eksportowej. Właściwie ona się przewijała przez wszystkie elementy. Silne państwo, przełamanie niemożności czy tych imposybilizmów różnych jest niezwykle ważne, żeby tak naprawdę budować tą zdrową, bardziej demokratyczną, republikańską, kolejną falę polskiego kapitalizmu. Tę falę, która pozwoli budować więcej polskiej własności w polskiej gospodarce, prawda? Bo my dzisiaj mamy majątek na jednego Polaka 3 razy niższy niż w Grecji. Od 10 lat Państwo słyszycie, że w Grecji jest kryzys, prawda? A u nas jest Zielona Wyspa, tak? Tylko mamy tam raczej, nie chcemy takiej, prawda, Zielonej Wyspy, która tworzy wyspy rozwoju, tylko cała Polska powinna być taką właśnie Zieloną Wyspą naprawdę. Ale to się nie wiąże wyłącznie z rozwojem PKB, ze wzrostem PKB, tylko bardziej z rozwojem. Świat w ogóle ostatnio ma niewiele wzrostu, ale bardzo dużo rozwoju. Dużo się dzieje jak gdyby pod powierzchnią. I my tego rozwoju nie możemy przespać. Tego rozwoju, tej czwartej rewolucji przemysłowej, o której niektórzy teraz mówią, czyli tej rewolucji cyfrowej. Ona jest niesamowicie ważna i na niej musimy się skupić. Czyli budowa jakości naszego państwa jako wspólny mianownik bardzo wielu działań, o których tutaj opowiedziałem, moim zdaniem jest warunkiem sine qua non realizacji naszego planu, odwrócenia tych paradygmatów obowiązujących przez ostatnie 25 czy 125 lat, czy 225 lat w kierunku bardziej takim, który służy szeroko rozumianym rzeszom Polaków, który służy całemu społeczeństwu polskiemu. To jest nasz program i to jest na pewno taka Polska naszych marzeń, o którą ja tutaj Państwu obiecuję, że będę starał się ze wszystkich sił. Dziękuję bardzo. Zygmunt Nieznański. Jestem liderem poszkodowanych przez Bank Spółdzielczy w Wołominie. I chciałem zapytać, bo chodzę po Sejmie i w innych instytucjach, jak wygląda polskie banki spółdzielcze, skokowe, jeśli muszą kraść ludziom pieniądze. Mnie okradli z całego dorobku życia w Stanach. Czy tylko 400 tysięcy złotych jest przewidziane na obywatela, które może być chronione, a reszta może być zabrana w każdej chwili z chwilą ogłoszenia upadłości? Dobry wieczór. Wiesław Abraham. Chciałem podziękować panie premierze, że przeniósł pan pojęcie innowacyjności z tak zwanego wirtualnego świata do świata realnego. Daj Bóg do realizacji dojdziemy tego. A pytanie mam dwa, ale krótkie. Jedno dotyczy wynalazków. Sam się tym zajmowałem i wiem, że to jest droga przez mękę, bardzo długotrwały proces i do tego bardzo kosztowny. Ochrona
patentowa przekracza możliwości przeciętnego wynalazcy w Polsce, a z kolei wchodzenie w alianse z firmami zagranicznymi często kończy się tym, że tak powiem, wynalazca zostaje wyrolowany, a wynalazek trafia za granicę. To jest drugie pytanie. No i trzecie, taka propozycja, króciutka. Panie premierze, proszę rozważyć możliwość stworzenia tak zwanych innowacyjnych centrów odosobnienia dla osób, które mają ogromną inteligencję, wykazały się w przeszłości bardzo dużą innowacyjnością, natomiast często gęsto pracowały tylko dla siebie. Proszę po prostu skłonić ich, żeby popracowali dla nas wszystkich. Dziękuję. Marian Zmyślony, potencjalny szary zjadacz chleba. Od kiedy pan wie, że Polska jest zadłużona? Znaczy mniej więcej ile lat już pan o tym wie, że Polska jest zadłużona? I druga rzecz, co pan robił w tym czasie, kiedy, od momentu, kiedy pan się dowiedział, do momentu, kiedy pan odbił tekę premiera? Pierwsza kwestia to bank spółdzielczy w Wołominie. Tam dwa banki akurat w Wołominie upadły. Jeden to był Skok w Wołominie, a drugi był bank spółdzielczy w Wołominie. I to są dwie bardzo, obie bardzo przykre, bardzo niedobre sprawy. Więc pierwsza rzecz, jeśli chodzi o poziom gwarantowanych depozytów, to rzeczywiście w całej Unii Europejskiej to jest 100 tysięcy euro i stąd jest te 400 tysięcy złotych, o których pan mówił. I to jest poziom, który obowiązuje w Polsce również, którym zresztą objęte zostały skoki dopiero w 2012 czy 2013 roku. I oba te bankructwa są troszeczkę różne. Więc przede wszystkim, mimo że Prawo i Sprawiedliwość jest atakowane bardzo często za skoki, to tutaj trzeba powiedzieć, że to największe właśnie bankructwo skoku właśnie w Wołominie nic nie ma wspólnego z Prawem i Sprawiedliwością, prawda? Była to grupa zupełnie innych, no taka jest prawda tutaj, zupełnie innych osób, które tym kierowały i tu właściwie praktycznie nasi bardzo nieuczciwi przeciwnicy polityczni mogą tylko do jednego worka wkładać, prawda, właśnie skok w Wołomin. Dodatkowo jeszcze bank spółdzielczy w Wołomin i sposób jego bankructwa, to było raptem 6 miesięcy temu, też świadczy o słabości państwa ogromnej, ponieważ o tym bankructwie, które się zbliżało banku spółdzielczego w Wołominie, to był inny bank, też 2 miliardy straty, KNF. Też KNF wiedział wcześniej. W związku z tym my mamy, powiedzmy, tutaj dwa takie bankructwa w Wołominie i teraz najważniejsza pewnie rzecz, która pana interesuje, co państwo z Polski z tym zamierza zrobić. No, nie jest prosto teraz, żeby państwo coś zrobiło, bo kwoty są tak gigantyczne, że de facto dzisiaj państwa polskiego nie stać jest na to, żeby wydać 2 miliardy złotych więcej jeszcze na te likwidacje. Natomiast był fundusz, jest bankowy fundusz gwarancyjny, który rekompensował ogromnej większości depozytariuszy ich depozyty do 100 tysięcy euro. Pan zapewne, tak wnioskuję z pytania, miał większą kwotę i dlatego niestety to nie jest skompensowane, bo bankowy fundusz oddaje do tej kwoty. Tak działa system w całej Europie, więc nic tutaj więcej państwo polskie nie zrobi w tym względzie, poza tym, że będzie na pewno wypłacać do tych 100 tysięcy wszystkim te depozyty. Pan mówił o wynalazkach, które uciekają za granicę, pan Wiesław, i tu pełna zgoda, że nie dość, że my mamy niską wynalazczość, kłopot z patentami, trudności z przebiciem się na rynek, to jeszcze bardzo często występuje taka sytuacja u nas, że polscy wynalazcy, czy to na uczelniach wyższych, czy w instytutach badawczych, albo ci, którzy pracują już dla jakiejś korporacji, jak dochodzą do pewnego etapu wytworzenia tego wynalazku, to potem nie mają siły kapitałowej lub umiejętności rynkowych, żeby skomercjalizować ten wynalazek. I w związku z tym albo się sami sprzedają, w sensie ten wynalazek, i on ląduje za granicą, albo sprytna korporacja zagraniczna
dostrzega tą sytuację i wykorzystuje ten element bardzo, bardzo szybko. Innowacyjne ośrodki odosobnienia to przekażę koledze z rządu innemu, który się tym zajmuje. Co do zadłużenia, od kiedy wiedziałem, no ja to widziałem i każdy, kto się interesuje ekonomią, wiedział od 25 lat i na tyle, ile mógł, to krzyczał, że coś tutaj jest nie tak, prawda? Tak jak ja starałem się robić poprzez realizację 2500 projektów patriotycznych, czy takich, które uświadamiały również ryzyka gospodarcze, no tego typu rzeczy robiłem, między innymi również poprzez mocny głos w ostatnich latach, jeszcze jak pełniłem poprzednią funkcję, o tym, że są to poważne ryzyka, z którymi możemy się zderzyć jak pociąg ze ścianą niestety, prawda? Natomiast potrzeba jest zmiany politycznej po to, żeby zaproponować nowy model gospodarczy. Dlatego wszystkich, którzy dokładali jakąś tam cegiełkę, no myślę, że wszyscy staraliśmy się walczyć o taką zmianę tej świadomości, żeby w końcu ona przełożyła się na wynik wyborczy, co się też stało w zeszłym roku. Dobry wieczór, Krzysztof Damasiak, ja jestem mikroprzedsiębiorcą, więc pytań miałbym bardzo dużo, ale skupię się na innowacyjności, dlatego że nasza firma jest akurat posiadaczem produktu, który został doceniony, to jest tak zwany polski produkt przyszłości, no i zabraliśmy się za komercjalizację tego czegoś. No i tak jak pan powiedział przed chwilą, tak zwana słabość kapitałowa, oczywiście zwróciliśmy się do instytucji odpowiednich, żeby pozyskać kapitał, tak, dotacje. No i się zaczęło. Ja mam pytanie, czy system dotowania innowacyjności, czy on będzie zmieniany jakoś, czy jest jakiś pomysł, czy są prace? Ja tutaj mam po pół roku, czy trzech czwartych roku, no kilka takich pomysłów, jak można by to było usprawnić, że tak powiem, widzianych oczami praktyka, czyli osoby, która, no nie chcę powiedzieć, że walczy z systemem, ale no, jakby to ująć, łatwo nie jest. Może ja przekażę. To są naprawdę, to nie są jakieś malkontenstwa, tylko po prostu rzeczywiście uwagi, które... Dobry wieczór. Nazywam się Klonowski, Włodzimierz Klonowski. Panie premierze, w swoim życiu już kilkakrotnie słyszałem w programach ekonomicznych, że ekonomiczno-gospodarczych, znaczy, że za dużo przejadamy, za mało inwestujemy. I doszło do tego, że na przykład młody pracownik naukowy przed doktoratem w Instytucie Polskiej Akademii Nauk zarabia brutto miesięcznie 2000 zł, a profesor tytularny zarabia realnie mniej niż zarabiał właśnie jako doktorant w 1970 latach. Tutaj słyszeliśmy o wartości dodanej PKB. PKB składa się głównie z wartości dodanych, a wartości dodane to właśnie koszty pracy. Czy nie należy zwiększyć naprawdę realnie wynagrodzeń w Polsce? Bo jak tu możemy mówić przy takich wynagrodzeniach, kto ma robić tę innowacyjność i tak dalej? No, to byłoby na tyle. Dziękuję. Bardzo proszę. Drugie. Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, ale też wieloletni RONIN. Ja zadam jedno pytanie, które będzie dotyczyło pieniędzy, ale w trzech osłonach nazwałbym to, że dwie są proobywatelskie, jedna jest propaństwowa. Te próby obywatelskie. Obecnie mamy około 7 milionów zadłużonych ludzi, 7 milionów ma postępowania komornicze. To jest olbrzymia rzesza ludzi, ponieważ 16 milionów ludzi jest zatrudnionych, czyli prawie połowa ma postępowania komornicze.
Jak rząd, jakie ma pomysły, żeby tą kwestię rozwiązać, bo to jest przywrócenie tych ludzi do rynku pracy również. To też w pańskim programie powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie. Druga kwestia, bardzo krótkie pytanie, o którym tu dzisiaj nie było mowy, ale chciałbym, żeby pan nad tym się chwilę pochylił. To jest repolonizacja banków. I wreszcie trzeci element tego samego pytania, nazwałem go propaństwowy. Bardzo powiedział pan ważną rzecz, zauważył pan kwestię Japonii, zauważył pan kwestię naszego zadłużenia do instytucji międzynarodowych. Rozumiem pański problem, szczególnie z finansowaniem pańskiego wspaniałego programu, który obiema rękami popieramy jako instytut. Natomiast problem jest z finansowaniem tego programu. Mianowicie niestety w spadku po poprzednich rządach pan dostał złamaną konstytucję w artykule 227, który w artykule 4 ustawy NBP zabrał prawo emisji pieniądza Narodowego Banku Polskiego, pozostawiając mu tylko emisję tak zwanego pieniądza bazowego, czyli tak zwanego papierowego i bilonu, co stanowi 13%, około 13% pieniądza, który funkcjonuje na rynku. Czy pan w związku z tym zastanawiał się nad tym, nad zmianą całej architektury finansowej swojego programu, żeby go właśnie sfinansować przez to przywrócenie emisji suwerennego pieniądza w 100% Narodowego Banku Polskiego, żeby właśnie tak jak Japonia zadłużać się do polskiego banku, a nie do instytucji zagranicznych? To jest kwestia, czyli małe i średnie firmy i innowacyjność i procedury dotyczące tej innowacyjności. Tutaj pan poruszył bardzo ważny temat, czyli w jaki sposób wspierać te firmy, które już jakiś pierwszy sukces odniosły. I to jest niezwykle ważne, bo ja troszeczkę tak jak podczas audytu w Sejmie wymieniałem tych ileś dotacji, które miały charakter taki naprawdę bardzo, byłyby śmieszne, gdyby nie były smutne, o tak można powiedzieć, prawda? Horoskopy dla psów, czy innowacyjne pudełka dla butów i tak dalej, do butów. To na dobrą sprawę my musimy trzymać się bardzo ściśle określonych procedur przez Komisję Europejską. Tak? Czyli tutaj dwa aspekty chcę poruszyć, nad którymi teraz pracujemy. Z jednej strony, jak poluzować ten gorset przepisów unijnych po to, żeby te projekty były mądre, innowacyjne, zdolne do komercjalizacji, a nie tylko takie, gdzie jak ktoś wypełni 35 stron formularza, no to jak wszystko się zgadza, to dostanie te 30 czy 300, czy 330 tysięcy złotych dotacji, czy 3 miliony dotacji, bo to są też przecież milionowe dotacje, prawda? To jest pierwsza część. Ale druga, chciałbym, żeby kłaść nacisk właśnie na to, co, jak rozumiem, państwa firmie, tej małej firmie, czy średniej firmie, którą pan tutaj reprezentował, udało się zrobić, czyli coś, co nazywamy w świecie bankowym business case, prawda? Czyli, że czy jest jakiś biznes plan za tym? Czy da się ten produkt sprzedać na rynku, prawda? I najważniejsze jest, żeby oceniać w taki sposób te produkty, a nie tylko w taki, czy one spełniają wymogi czysto formalne. Więc dziękuję za ten tutaj propozycję. Na pewno je przeczytam, przedyskutuję z panią minister Emilewicz, która u nas się zajmuje innowacjami i PARP-em i grantami. Natomiast chciałbym, żebyście mieli państwo świadomość, że tak jak dzisiaj w kontekście Trybunału Konstytucyjnego jesteśmy ograniczani i łapani trochę za gardło przez naszych sympatycznych sojuszników, czy niesympatycznych z różnych tam z Brukseli załóżmy, tak tutaj też nie możemy tego zbyt łatwo zmienić. Jeszcze jeden bardzo ważny przykład państwu podam, bo akurat jeżdżę po różnych województwach i na Podkarpaciu, w Krakowie, czy dzisiaj w Lublinie byłem pytany, czy nie można przesunąć tych regionalnych programów do wojewodów. No bo mówiąc krótko, prawda, Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi w większości województw i w związku z tym, czy nie można tego w ten sposób zsynchronizować, tego również z planem rozwoju. No teoretycznie można iść do Brukseli.
Dwa lata trwa proces certyfikacji nowego procesu i idę o zakład, hipotetyczny oczywiście, żeby Bruksela nas tylko wciągnęła w tą pułapkę, po czym po dwóch latach by nie dałaby nam żadnej zgody na nic takiego, prawda? Bo to od nich zależy. Czyli krótko mówiąc, my dzisiaj jako suwerenne państwo, które jednak otrzymuje te dotacje unijne na różnego rodzaju projekty, no musi się trzymać tych pewnych regulacji. Co nie znaczy, że tutaj czy że gdzieś indziej nie ma mądrych pomysłów, które gdzieś tam tą wąską orlą percią, prawda, jedna przepaść po lewej, druga po prawej, można będzie próbować wypracować lepsze, mądrzejsze rozwiązania pod tytułem jak dotować małe i średnie polskie firmy, żeby z tego była rynkowa korzyść. No bo to ja bym tego chciał przede wszystkim. Pan by tego chciał, państwo by tego chcieli, prawda? I to będziemy się starali robić, ale kaganiec tych procedur unijnych jest taki, że w budowie dróg i kolei tego państwo nie widzicie, droga rośnie, jest fajnie, ale przy firmach to jest koszmar po prostu, żeby przez to przejść. Tak to wygląda. Pan Włodzimierz pytał o te wynagrodzenia. No tu, szanowni państwo, to jest tak, że powiem tak z grubej rury, przepraszam, bo to może części z państwa się nie podobać. No, gdyby państwo wyznaczało wynagrodzenia, to socjalizm byłby najlepszym systemem gospodarczym świata, prawda? No byłby czy nie byłby? No byłby, bo państwo w socjalizmie wyznaczało wynagrodzenia. Im wyżej, tym lepiej, tak? Wenezuela dzisiaj tak samo. Od 5 lat podnoszą tam wszystkim wynagrodzenia. Ale naprawdę, no jakoś to nie działa, tak? No nie na tym polega system gospodarczy, żeby podnieść wynagrodzenie w gospodarce prywatnej. Na wolnym rynku tak to nie działa. Państwo może podnieść płace administracji, budżetówce tak zwanej. Tam pracuje 3 miliony ludzi. Ze wszystkimi, prawda? Urzędników jest 488, tak zwana zerówka 635, ale potem w edukacji blisko 1 milion osób, nauczycieli 600 tysięcy, akademickich 100 tysięcy, administracja uczelniana i tak dalej. I tak dochodzimy do 3 milionów. No to tym państwo może podnieść. Tak, owszem, może. Profesorom również może, doktorom również może w uczelniach państwowych. Tylko że minister finansów już dzisiaj ma potworny ból głowy, skąd znaleźć pieniądze na sfinansowanie deficytu, tego, który odziedziczyliśmy, 50 miliardów złotych. Skąd refinansować ten dług, te 900 miliardów, o których powiedziałem? A jeszcze dodatkowo Platforma skonsumowała, po prostu dosłownie skonsumowała 160 miliardów, w sensie państwo już nie mówię, prawda, żeby zbyt dosłownie nie rozumieć, 160 miliardów z OFE 4 lata temu, pamiętacie państwo, czyli 900 plus 160, tak? Czyli taki był, jest de facto dług. Czyli krótko mówiąc, bez oddolnego wzrostu gospodarczego nie będzie nas na to stać. Niezależnie od tego, życie gospodarcze i społeczne jest bogatsze, więc oczywiście jest coś takiego jak pensja minimalna i poziom płacy minimalnej. I my dzisiaj bardzo mocno podnosimy ten poziom płacy minimalnej. Zresztą w dialogu jesteśmy z panią minister Rafalską w takim bardzo konstruktywnym dialogu w ramach Rady Dialogu Społecznego, czyli tej dawnej komisji trójstronnej ze związkami zawodowymi i ze związkami pracodawców. Więc to jest pierwsza część odpowiedzi na to pytanie. Druga, ja zwykle to pytanie, które pan zadał o tych profesorach i doktorach, panie Włodzimierzu, słyszę trochę w innej odsłonie. Ja słyszę, ten doktor zarabia 2000, ale profesor 12. I jak zrobić, żeby ten, prawda, profesor tutaj uwolnił troszeczkę tego doktora, tak? No na to mam trochę inną odpowiedź. Rozumiem, że nie tego dotyczyło pytanie, ale na to odpowiadam, no to właśnie jest trzecia Rzeczpospolita w całej krasie, czy akurat w tym przypadku w całej brzydocie, prawda? Bo to spetryfikowane środowiska akademicko-profesorskie, post-PRL-owskie żywcem jeden do jeden weszły w ten nasz świat. Widzieliśmy to? Widzieliśmy to wszyscy, tak? Nawiązując do poprzedniego pytania. I zrobiliśmy coś z tym? No nic z tym nie zrobiliśmy. Nic z tym nie zrobiliśmy, bo jak Prawo i Sprawiedliwość próbowało jedną prawdziwą lustrację przeprowadzić w tym kraju w 2007 roku, ustawa, to w maju 2007 roku tęże właśnie ustawę, która miała właśnie zlustrować tych różnych dziwnych profesorów, prawda? Trybunał Konstytucyjny ją całkowicie wyrzucił do kosza, jedyną prawdziwą, tak? Czyli jakby no, ci profesorowie świetnie trzymają te wszystkie uczelnie do dzisiaj w ryzach.
I dlatego, jak pan premier Gowin pracuje dzisiaj nad reformą uczelni wyższych czy instytutów badawczych, które czasami to naprawdę, 48 tych instytutów mi podlega, więc widzę, co tam się dzieje, no to woła o pomstę do nieba. Tak? One żyją z wynajmu nieruchomości. To jaki to instytut badawczy, jak żyje z wynajmu nieruchomości na przykład, prawda? Więc pan premier Gowin, jak stara się to wstrząsnąć tym towarzystwem, to oczywiście widzi i słyszy i będzie czytał we wszystkich gazetach, a z Wyborczą na czele, ogromne słowa protestu, że to jest niezależność środowiska, powinna być utrzymana, tak samo prawie, że jak sędziowskiego, i nie ruszać tego, tak? No a ja państwu mówię, no dlatego też tak opowiadałem o tym takim zacementowaniu tej sceny społeczno-gospodarczej przez te 20 kilka lat, że jak tego nie wstrząśniemy tym, prawda, tak jak w służbie cywilnej, tak jak w tych instytutach, tak jak na uczelniach, no to będzie ciężko państwo zmieniać i raczej nie będzie tak, że doktor 2, profesor 2,5, bo ja takich przykładów nie znam, tylko właśnie będzie doktor 2, profesor zupełnie inne tam wynagrodzenie. I pan Wojciech z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych zapytał o te repolonizację banków, o postępowania komornicze i o emisję pieniądza. Więc tak, no, z postępowaniami komorniczymi jest trochę tak jak z tymi wynagrodzeniami, że z jednej strony, owszem, tak jak jest takie biblijne odpuszczenie długów, prawda, że generalnie raz na jakiś czas warto coś takiego zrobić i w tym kierunku przeprowadzić procedurę. Dlatego między innymi już wcześniej państwo polskie, kopiując rozwiązania zachodnie, wprowadziło dopuszczalność indywidualnego bankructwa. I to takiego, gdzie właściwie no, można wyjść z tego obronną ręką. Tak to nazwijmy, bo ono nie jest zupełnie bez konsekwencji, że jestem winny za mieszkanie czy za coś otóż składam papier do sądu, indywidualne bankructwo. Tak to nie jest oczywiście, prawda? Natomiast odpowiadając szczerze na to pytanie, trzeba powiedzieć tak. Na pewno miliony z tych osób to są biedne osoby potrzebujące pomocy. Ale ciężko jest państwu rozróżnić między tymi, którzy potrzebują pomocy, a tak zwanym hazardem moralnym czy pokusą nadużycia. Bo w przypadku takiego odpuszczenia, prawda, długu bardzo często prowadziłoby to do takiej pokusy nadużycia, tak? Bo wprawdzie abolicja jest czymś na pewno od czasu do czasu właściwym, jak również tego typu ulga dla tych osób, które mają te postępowania komornicze. Na pewno trzeba to głęboko przemyśleć. Ja dziękuję za tą inspirację. To nie leży w moich kompetencjach akurat, tylko innych ministerstw, ale niemniej jednak będę na pewno rozmawiał o tym z kolegami. Natomiast no, nie jest to takie proste, żeby wszystkim odpuścić, bo gwarantuję państwu, że no, byłby to efekt taki też negatywny, że za chwilę by się pojawiło wiele innych z kolei osób, które też by powiedziały, no ja też nie oddam tego długu temu czy tamtemu w to czy tamto miejsce. Repolonizacja banków. Tutaj mam zdanie takie. No chciałbym, żeby było 100% banków w rękach polskich. 100%. Wszystko chciałbym zrepolonizować. Ale jest pytanie, za ile i czy nas na to stać? To jest tylko takie pytanie. Bo okazje na rynku to się pojawiają i akurat w najbliższej 5-latce będą się pojawiać. Dlatego, że te państwa, które 10, 15, 20 lat temu kupiły banki w polskie i prowadziły je, popadają w kłopoty. I w związku z tym już jeden na przykład właśnie wycofał się z Polski, prawda? Nie jest to żadną tajemnicą, więc można powiedzieć, GE sprzedało bank BPH, prawda? Więc korzystając z tego przy nie za wysokich cenach, żeby nie przepłacić, prawda? Tak jak za niektóre aktywa, my nie znając mechanizmów gospodarki ogólnoświatowej, czasami przepłacamy. Niestety nasze duże zakupy międzynarodowe często przepłacaliśmy. Nie chcę ich nazywać za ostro, żeby nie brzmiało, ale tak było. Więc odpowiedź jest taka, no całym sercem, no chciałbym 100%, naprawdę, żeby było zrepolonizowane. Ale my mamy mało kapitału, więc trzeba oszczędnie gospodarować tym, co mamy. I jak będzie okazja i ktoś mnie zapyta, ten czy tamten bank, jak będzie dobra cena w dołku bardziej, a te ceny idą, prawda, w dół, to dlaczego nie?
prawda? Już dzisiaj dwa banki zostały zrepolonizowane i już nie jest 75% udziału zagranicznego w sektorze bankowym, tylko 65%. No to dalej jest dużo i za dużo i zupełnie nie tak, jak jakoś właśnie mają ci tam Francuzi, Niemcy, Anglicy, Austriacy i tak dalej. No ale to jest konsekwencja tych wszystkich lat, których tutaj byliśmy. I emisja pieniądza. Szanowni Państwo, szanowny Panie, tutaj to znowu muszę odpowiedzieć w taki sposób troszeczkę jakby zapewne inny niż to, której się Pan spodziewa. Gdyby poprzez, jak to Pan nazwał, suwerenną emisję pieniądza można było zmonetyzować dług, to byśmy sobie to zrobili w 5 minut w bardzo prosty sposób. Jak podałem przykład Japonii, to Japonia dzisiaj po pierwsze nie monetyzuje tego długu poprzez bank centralny w taki sposób, jak to się wydaje. Po drugie, ma gigantyczne aktywa rezerwowe i jest wierzycielem świata całego, prawda? A po trzecie, to, że Japończycy kupują japoński dług, to miałem na myśli, że nie japoński bank centralny kupuje japoński dług, bo w ogromnej większości dotyczy to japońskich obywateli, którzy kupują japońskie obligacje. Więc my mamy dzisiaj suwerenny polski bank centralny. To nie jest tak, że on jest komuś podporządkowany. Tą niezależność tego banku poprzez niewchodzenie do strefy euro chcemy utrzymywać. Pomimo, że przypominam Państwu, że podpisaliśmy w traktacie akcesyjnym, że do tej strefy euro wejdziemy. Tylko nie napisaliśmy kiedy. Na szczęście, więc to jeszcze możemy, że tak powiem, przez jakiś czas utrzymywać na pewno ten dialog i nie wchodzimy do tej strefy euro. Między innymi dlatego, że uważamy, że jest wartością utrzymywanie własnej waluty z 3 podstawowych względów. Po pierwsze, ona daje bufor przy kursie wymiany, czyli w przypadku jakiegoś tąpnięcia, tak jak to było w 2009 roku i tak jak to jest teraz chociażby, ta trzecia fala kryzysu, osłabienie złotówki wzmacnia polskich eksporterów i ułatwia nam jakby no żeglowanie po tych wzburzonych dość morzach gospodarki światowej. Tak? To jest pierwszy element. Drugi, niezależna polityka dotycząca stóp procentowych. Bo jeśli mamy nasz bank centralny, to możemy mieć stopy procentowe na takim poziomie, jakie odpowiadają bardziej naszej fazie cyklu koniunkturalnego. A trzecia rzecz, która do niedawna nie była zauważana, ale wraz z ogromnym kryzysem na południu Europy jest już teraz jasna, że pozbywając się własnej waluty, państwo traci jednocześnie prawo do emisji obligacji w walucie, nad którą ma kontrolę. A w związku z tym, tak jak to było w Hiszpanii, w Grecji i we Włoszech, ktoś inny, w tym przypadku bank centralny we Frankfurcie nad Menem, decyduje o tym, pociągając tą wajchę w prawo czy w lewo, czy ile tego pieniądza będzie. A to może nie odpowiadać potrzebom danej gospodarki, w tym przypadku załóżmy hiszpańskiej czy włoskiej, na ich etapie, w danej fazie cyklu koniunkturalnego, czyli spowolnienie, przyspieszenie, tak? Więc no, uczciwie, znając prawidła polityki monetarnej, tak jak ja ją obserwuję od wielu, wielu lat, moja trzecia praca magisterska była o optymalnych obszarach walutowych, więc akurat mogę powiedzieć, znam ten obszar gospodarczy, emisji pieniądza, mechanizmów transmisji monetarnej i tak dalej całkiem nieźle i tak do tego podchodzę. Co nie znaczy, że Bank Centralny Polski nie powinien, jak mówiłem to w ostatnich paru wywiadach, wzbogacać swój arsenał instrumentów monetarnych i technicznych, dostępnych, prawda? Bo co innego jest używać tak zwane niestandardowe mechanizmy monetarne, co do których świat ma cały czas wątpliwości i my nie wiemy, jak zadziała ta zupełnie nietypowa polityka monetarna wszystkich banków centralnych bogatych krajów. My tego nie wiemy. One tak po raz pierwszy w historii świata postąpiły. Bank centralny Bank of England, który istnieje 300 lat, nigdy nie miał stóp procentowych niższych niż 1%. Dzisiaj ma 0%.
prawda? W związku z tym to my właściwie historia dzieje się na naszych oczach i nie wiemy, jak to się skończy. Na pewno jest dobrze mieć niezależny bank centralny z bardzo silnym instrumentarium, bo gdyby się coś złego działo, to owszem, tutaj w tym sensie na pewno to z tyłu głowy pan miał w tym pytaniu, żeby móc użyć tej siły banku centralnego. I my tych rezerw również mamy dużo. Tak dużo, że niezależny bank centralny na pewno ma komfort w działaniu. Ich jest 100 miliardów euro, prawda? To one stanowią nasze główne nasze aktywa zagraniczne. To jest to, co troszeczkę zmniejsza tą kwotę międzynarodowego zadłużenia brutto. Brutto jest 2 biliony 100, a netto jest 1 350 000 mniej więcej, bo właśnie 400-450 miliardów złotych zmniejsza to nasze uzależnienie wobec zagranicy. Więc taka nieprosta odpowiedź, ale uczciwa z mojej strony na tyle, ile politykę monetarną obserwuję, to tak mogę odpowiedzieć na to. Władysław Judycki. Ja mam pytanie, o którym w ogóle tu nie było mowy. Jakie jest pana zdanie na temat tego układu, który się między Europą a Ameryką szykuje, dotyczący wolnego handlu? Podobny układ między Meksykiem, Kanadą i USA doprowadził, to się NAFTA nazywało, doprowadził do bardzo wielkiego pogorszenia gospodarki najsłabszego, czyli Meksyku. Tak przynajmniej mówią ludzie. Czy mamy na ten temat, jakie jest pana zdanie i czy my mamy jakikolwiek wpływ i czy w ogóle rzeczywiście coś wiadomo na jego temat? Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Janusz Andryszak. Bardzo się cieszę, że pan premier powiedział dzisiaj o planach robienia oszczędności. Gdyż właśnie jestem też zdania, że to jest najważniejsza sprawa, żeby no, nastąpiło jakieś zrównoważenie w polskiej gospodarce. I ja mam pytanie w trzech kwestiach właśnie odnośnie systemów emerytalnych. Chodzi mi o to, czy planowane są jakieś konkretne zmiany w trzecim filarze. Chodzi mi o te konta IKE i IKSE, gdyż właściwie teraz to jest marginalnie zupełnie niewiele osób te konta posiada, a mają one bardzo istotne znaczenie, gdyż na przykład w Stanach Zjednoczonych tam są i ulgi podatkowe i dopłaty dla osób o niskich dochodach i właściwie 95% ludzi uczestniczy w tym i powoduje to taką sytuację, gdy w wieku przedemerytalnym starsze osoby w naturalny sposób wypadają z rynku pracy, mają alternatywne źródło dochodu, gdyż z tych funduszy emerytalnych można już korzystać w wieku tam 59 lat i 6 miesięcy. Drugie pytanie dotyczy właśnie teraz ZUS-u z kolei. Trzy miesiące temu, gdy było 100 dni rządu pani premier Beaty Szydło, to pani premier, rozmawiając z dziennikarzami, w kwestii deficytu w ZUS-ie, około 405 miliardów, powiedziała, że jest to bardzo istotna kwestia i być może trzeba się będzie odwołać do opinii narodu w formie referendum, jak tą kwestię rozwiązać. I tu właśnie też chciałem się posłużyć takim przykładem amerykańskim, że w USA, bo ja pracowałem ponad 10 lat w bankowości w USA i dlatego te porównania stosuję, że w USA średnia emerytura wynosi 1220 tam kilka dolarów, natomiast maksymalna 2660. Więc maksymalna emerytura jest zaledwie dwa razy tam i troszkę większa od średniej. Natomiast w Polsce średnia emerytura wynosi około 2000, tam troszkę ponad 2000, natomiast maksymalne to mamy ponad 20 czasami, więc mamy tą, no teraz nam niedawno wyszły kwestie emerytur prokuratorów wojskowych, którzy mieli tam po 19,5 tysiąca. I trzecia rzecz, też właśnie z tym związana, która jest, no tworzy taką patologię, że osoby, których zarobki wynoszą powyżej 30-krotności średniej krajowej, nie odprowadzają już składek do ZUS-u. I tworzy się taka sytuacja, że średnia krajowa wynosi obecnie około 4000 zł, jednak średnia, z której odprowadza się składki do ZUS, wynosi niecałe 2000. Gdyż osoby, no szczególnie tam dotyczy to różnych prezesów spółek, które zarabiają te horrendalne pieniądze, zawyżają średnią krajową w zarobkach, a jednocześnie oni nie płacą składek ZUS-u. I właśnie kwestia jest taka. No, w Ameryce też takie coś istnieje, ale to jest zdecydowanie powyżej 100 tysięcy dolarów. Więc chodzi mi o to,
Czy no, pan premier uważa, że należałoby to zlikwidować albo przynajmniej na przykład podnieść do 100-krotności średniej krajowej, żeby to było no, 400 tysięcy złotych, a nie i teraz to jest zaledwie 120, jak jest 4 tysiące złotych średnia krajowa, to razy 30, to jest 120 tysięcy złotych, tylko podlega maksymalnie składce ZUS-u, a pozostałe zarobki już nie podlegają, więc ja myślę, że należałoby to, tym bardziej, że to Prawo i Sprawiedliwość mówił już o tym kilka lat temu. Dziękuję. Dzień dobry, Mariusz Zając, Stowarzyszenie Stop Bankowym Bezprawiu. Witam panie ministrze, mieliśmy okazję spotkać się z panem, zapraszaliśmy na spotkanie, obiecał nam pan spotkanie. Niestety nie dotrzymał słowa. Pan prezydent nas przyjął, pisaliśmy z panem prezydentem ustawę, którą pan zdeprecjonował tak naprawdę swoimi wypowiedziami. I chcielibyśmy wiedzieć przede wszystkim, czy podtrzymuje pan obietnicę spotkania z nami po to, żeby no, masę pytań zadać nie tylko odnośnie kredytów tych pseudowalutowych, ale również wpisania części dużej społeczeństwa w pana program. Bo taki program wymaga też zaangażowania pewnego społecznego i wielu instrumentów właśnie socjologicznych. Stawianie takiej grupy, znacznej grupy na marginesie powoduje, że ci ludzie po prostu przestają panu ufać, a jednocześnie przestają ufać w pana program. Więc na ten temat chcielibyśmy podyskutować z panem i bardzo proszę o takie oficjalne wyrażenie woli spotkania z nami. I jeszcze raz ponawiam tutaj z panem ministrem Lipińskim. Wtedy byliśmy umówieni, że do pana zadzwoni. Pan odmówił następnego dnia. Więc bardzo proszę tylko jakby potwierdzić chęć spotkania i określić jakiś termin w przybliżeniu. Dziękuję. Dzięki. Zaczynając od tej umowy TTIP. To jest trochę tak, że ona się składa z dwóch podstawowych elementów. Pierwszy dotyczy handlu, a drugi dotyczy inwestycji. I w uproszczeniu rzecz biorąc, ja uważam, że warto jest zwiększać wolności handlowe, ale trzeba bardzo uważać na dopuszczenie jeszcze większej siły korporacji międzynarodowych w sporach przed różnymi trybunałami i sądami. TTIP to jest Transatlantic Trade Investment, pewnie PETO, Partnership, prawda? Czyli układ o handlu i inwestycjach. No, czym jest w końcu Unia Europejska, do której dążyliśmy, do której przystąpiliśmy? Jest unią handlową, jest unią celną, czyli zlikwidowane są wszystkie cła i ograniczenia pozacelne. I po tym, jak kraj się już wzmocnił, bo na początku lat 90. potrzebowaliśmy ochrony tego rynku. Dzisiaj, jak kraj się wzmocnił, to czy wyobrażamy sobie, żebyśmy nałożyli względem krajów unijnych cła? No, nie bardzo, prawda? Wydaje się, że ten handel, że my jesteśmy beneficjentami tego handlu, bo więcej eksportujemy do Unii Europejskiej i to dużo więcej niż importujemy z Unii Europejskiej. Po raz pierwszy nasz bilans handlowy w towarach i usługach od 2 lat jest dodatni. Ale mało tego, że jest dodatni, to względem Unii Europejskiej on jest bardzo dodatni. To, że on jest mało dodatni, to dlatego, że my importujemy surowce, ale surowce importujemy głównie z Rosji i z krajów Bliskiego Wschodu. Czyli handel w tym sensie nam się z Unią Europejską opłaca. No to teraz okej, to jest Unia Europejska, ale było pytanie o Stany Zjednoczone, tak? Jak rozmawiamy z małymi, średnimi firmami polskimi, one nie wejdą na rynek amerykański, jeżeli tam są cła i ograniczenia regulacyjne, ponieważ ten rynek jest dla nich za trudny. Więc poprzez eliminację tych barier celnych i handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, słabszy kraj, jakim jest Polska, o wiele słabszy, i polski przedsiębiorca zyskuje, moim zdaniem, nawet ciut więcej niż ten bogaty i silny, bo on, umówmy się, jakby chciał w tej Polsce, to już dawno by był, już często jest, prawda, na tych parę procent ceł, co Unia Europejska. Średnie cła w Unii Europejskiej to jest 5,4%, a w Stanach Zjednoczonych 3,3%. Czyli tak na to patrząc, to rzeczywiście Stany Zjednoczone więcej zyskują, bo mniej odpuszczają,
bo 3,3 tylko mają, a Unia Europejska trochę więcej traci, bo ma 5,4. 0,1% ceł łącznie uśrednionych na wszystkie towary i usługi. Więc z tego punktu widzenia to jest ok. Natomiast tam jest druga, oczywiście ok z pewnymi kwantyfikatorami, na przykład sektor rolniczy i sektor chemiczny. Tutaj my dajemy, czy ciśniemy Komisję Europejską, żeby twardo bardzo negocjowała. No bo tak naprawdę to mam jeszcze jedną smutną wiadomość, że to nie jest w ogóle w naszych kompetencjach. My potem tylko możemy ratyfikować ten traktat cały, ale negocjacje to są i w ogóle polityka handlowa jest wyłączną kompetencją Komisji Europejskiej. O, tak to się nazywa w traktacie o Unii Europejskiej. Tak? Wyłączną kompetencją. My nie możemy powiedzieć, a to my nie chcemy tutaj z wami iść. To negocjuje za nas Unia Europejska. Ale na koniec, okej, możemy spowodować kolejną awanturę i powiedzieć, a my nie ratyfikujemy tego. Prawda? To za moment o tym powiem. Zostawmy sobie jeszcze tą armatę na sam koniec. Więc jest trade, czyli handel i w handlu głównie chemia. Dlaczego chemia? Bo Amerykanie mają dzięki gazowi łupkowemu bardzo tanią energię, a chemia, zwłaszcza ciężka chemia, tym jest bardziej konkurencyjna i niższy cenowo jest ten nośnik pod tytułem energia. Więc Amerykanie mają dzisiaj bardzo konkurencyjną chemię i my się boimy o nasze azoty. Czy ja się boję? Tak, boję się i dlatego chciałbym 10-letniego okresu derogacji. Tak z nimi rozmawiamy. Ale czy dlatego ze względu na azoty chciałbym, żeby cały traktat nie wszedł w życie? Nie, to nie jest taka przyczyna. Drugi, sektor rolniczy. Tutaj też mamy pewne obawy i ciśniemy Unię Europejską tyle, ile możemy, żeby wprowadzić ograniczenia w tym sektorze rolniczym i rolno-spożywczym, żeby to działało na naszą korzyść. Natomiast zasadniczym problemem jest tutaj to, że w ramach tej umowy TTIP wszystkie kraje mają się poddać jurysdykcji międzynarodowych trybunałów. No to my z trybunałami mamy takie sobie doświadczenia, a z międzynarodowymi również. I w związku z tym ja bym tego absolutnie nie chciał, ponieważ w tym trybunale jest propozycja taka dzisiaj negocjowanym, w umowie, dzisiaj jest negocjowana umowa taka sama, bliźniacza, między Europą a Kanadą. Ona się nazywa CETA, Canadian European Trade Agreement. Tak? I w tej umowie też jest taki trybunał zaproponowany. Tam ma być 15 sędziów, nomen omen, prawda? 5 z Unii Europejskiej, wcale nie powiedziane, że z Polski, 5 z Kanady i 5 spoza Unii Europejskiej i Kanady. I te negocjacje przyspieszyły i już w czerwcu musimy się opowiedzieć jako Unia Europejska. I to jest bardzo niebezpieczny moment, ponieważ jesteśmy przed szczytem NATO. Za wiele nie powinienem jakby rozsnuwać tej opowieści dalej, ale myślę, że wiecie państwo, co mam na myśli, prawda? I w związku z tym musimy bardzo ostrożnie traktować tą kanadyjską umowę. A ona jest takim preludium do tej dużej amerykańskiej umowy, amerykańsko-europejskiej, prawda? I tam ja bym się bardzo obawiał tego trybunału. Dlatego, że korporacje dzisiaj, duże, te ponadnarodowe, są i tak bardzo silne. One są bardzo silne wobec państw. Takich jak Polska, a jeszcze popatrzcie na jakąś Słowację czy Litwę, tak? Niczego nie ujmując tym piętnym krajom, one są jeszcze słabsze niż Polska, tak? Więc wtedy taki, nie będę wymieniał, bo to potem będzie, prawda, że wicepremier nie lubi jakiejś tam firmy, prawda? No ale potężna międzynarodowa korporacja ma ogromną siłę przetargową. I jedyną siłą tego państwa jest to, że w razie sporu te spory rozstrzygają sądy krajowe. I to TTIP, właśnie to TTIP ma to zakwestionować. I tej drugiej części ja się bardzo bym obawiał. Natomiast tej pierwszej części, bo tutaj pan, który pytał, tak potępił bardzo ostro całą tę umowę. Ja co do wolnego handlu, to nie jestem jego przeciwnikiem. Uważam, że wielka szkoda, że w latach 90. i na początku 2000, chociażby do przystąpienia do Unii, jakby trochę więcej nie chroniliśmy naszego rynku, jak jeszcze wtedy mogliśmy. Dokładnie tak, jak Niemcy robili, Austriacy 40 lat temu, chroniąc swój rynek, prawda, i budując potęgę swoich firm.
Natomiast dzisiaj, prawda, w ten sposób tutaj postępując, no to narażamy się na jeszcze dodatkowe ryzyka. Ale ta część też jest negocjowana przez Komisję Europejską, więc no, temat jest bardzo, bardzo trudny, bardzo skomplikowany. Drugie pytanie się z dwóch czy trzech części składało. System emerytalny i zmiany w trzecim filarze. Tak, w ramach pracy nad oszczędnościami chcemy zaproponować też zmiany w trzecim filarze. Te trzy elementy IKZE, IKE i PPE, czyli pracownicze programy emerytalne, prawie wcale nie działają, szanowni państwo. Łącznie kapitału zgromadzonego tam jest około 11,5 miliarda na dzisiaj, prawda? No co to jest 11,5 miliarda, jak my rocznie na ZUS wydajemy 200 miliardów, rocznie. A tam jest w ogóle całego kapitału zbudowanego 11 miliardów. Czyli w pełni się zgadzam z panem Januszem, że należałoby, że należy rozbudować zdecydowanie ten trzeci filar poprzez różne mechanizmy i tego między innymi będą dotyczyć nasze propozycje. Druga kwestia jest taka, że ZUS jest rzeczywiście, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, bardzo deficytowy. Prawie 50 miliardów rocznie, co odpowiada deficytowi państwa mniej więcej. Zauważcie państwo, to tak łatwo zapamiętać, tak? Około 50 miliardów. I tutaj przywołał pan ten dylemat, który się w obiegu publicystycznym pojawił jako emerytura obywatelska, prawda? I ja tej wypowiedzi pani premier nie znam, ale to jest tak poważna zmiana, że nie dziwię się, że właśnie trzeba się bardzo głęboko nad tym zastanowić, bo właśnie na tej zasadzie, że jeżeli ktoś już ma prawa nabyte, to nie, na pewno nie będzie z tego powodu szczęśliwy i w związku z tym jest ileś ograniczeń. Ale my rzeczywiście, pomimo iż w 1999 roku zamieniliśmy sobie system zdefiniowanego świadczenia na system zdefiniowanej składki, czyli tyle i tyle składamy i potem mniej więcej ta emerytura jest jakoś wyliczana, to i tak mamy te 50 miliardów deficytu dzisiaj co roku, prawda? A więc to pytanie o emeryturę obywatelską, bardzo dziękuję, że ono padło, bo ja nie odważę się dzisiaj powiedzieć. Ja mogę tylko powiedzieć tak, mi się ten koncept podoba, ale to, że tak powiem, to jest tak głęboka zmiana systemowa, że należy się bardzo głęboko i poważnie nad tym zastanowić, czy i jak to wprowadzić tak, żeby nie burzyć jednocześnie pewnego ustalonego porządku społecznego, no bo dzisiaj mamy system taki repartycyjny, czyli dzisiejsi podatnicy płacą na dzisiejszych emerytów, prawda? W nadziei na to, że jutrzejsi podatnicy zapłacą za ich emerytury. Ale z rachunku ekonomicznego to nie wynika, że na te przyszłe emerytury będzie wystarczająco dużo pieniędzy, więc jakaś kolejna reforma nas czeka i to na pewno nie jest reforma OFE, wobec której też byłem od wielu, wielu lat krytyczny. Ale o OFE pan nie pytał, tylko o trzeci filar. Jeszcze trzecia rzecz, 30-krotność dla tych, którzy zarabiają najwięcej. Oczywiście, żebym to zmienił. Tak, ja jestem zwolennikiem tego, żeby ci, którzy zarabiają więcej, dużo więcej płacili tej składki. Dzisiaj my zamiast progresji podatkowej mamy regresję podatkową. Do pewnego momentu, właśnie do tych 120 tysięcy, jak popatrzycie państwo sobie na PIT, NFZ i ZUS, bo to są główne i FUS, to są główne elementy, tam jest fundusz pracy, fundusz wypadkowy, fundusz rentowy, ale główne są te, które wymieniłem, to do 120 tysięcy jest pewna progresja, a potem jest stopniowa regresja właśnie dlatego, że nie płaci się już na ZUS. Absolutnie jak najszybciej wszystkich, którzy więcej zarabiają i to nie do żadnej stukrotności, tylko do końca. Tak bym właśnie dokładnie opodatkował i to dokładnie zaproponowałem w naszych rozmowach. Więc to krótka odpowiedź. Teraz jeśli chodzi o franki szwajcarskie, to tak, po pierwsze pan minister Lipiński zadzwonił, czy chciałbym być na jakimś spotkaniu. Akurat wtedy byłem poza Warszawą, więc nie mogłem być na tym spotkaniu, ale inna jest kwestia taka, że ja generalnie nie chcę z racji mojej funkcji wcześniejszej, a odwołam się do artykułów i wywiadów z roku 2000,
7, 8, 9, kiedy byłem prezesem i nawoływałem do tego, żeby nie było kredytów we frankach szwajcarskich. Na szczęście verba volant scripta manent, więc absolutnie uważałem, że jest to niepotrzebny produkt, niewłaściwy produkt, produkt, który nie powinien istnieć, ponieważ jeśli ktoś zarabia w złotówkach, to nie powinien dostawać kredytu, to po prostu na takiej prostej zasadzie, prawda? Kredytu innego. Mało tego, chodziłem do KNF-u ówczesnego, Komisji Nadzoru Finansowego, wzywałem KNF do tego, żeby nie było takich produktów. Prawda? I one niestety po latach się okazało, że miałem rację w tym sensie, że złotówka się osłabiła i ten produkt jest dzisiaj bardzo, bardzo ciężki. Ja nie deprecjonuję, szanowni państwo, propozycji, które padły. Ja tylko szanuję to, że to jest wola prezydenta zaproponować taką ustawę, nad jaką on dzisiaj pracuje. I wiem, że tam prace się toczą z udziałem przede wszystkim tych, którzy są poszkodowani. Zwłaszcza tych, tylko ja takie rozróżnienie stosuję i o tym mówię, żeby nie pomagać tym bogatszym, bo jest niewielka grupa, ale nie taka mała znowu, tych, którzy wzięli kredyty we frankach szwajcarskich, którzy wzięli je inwestycyjnie. Mało tego, pamiętam z statystyk, które jeszcze obserwowałem w moim poprzedniej mojej roli, że co najmniej 10% to są inwestorzy, którzy nie tylko bardzo dużo zarabiają, ale też zagraniczni, bo był taki trend, że Irlandczycy, Anglicy i Hiszpanie głównie, ponieważ u nich był boom na nieruchomości i wydawało im się, że u nas ten boom się powtórzy, to również kupowali masowo po kilka mieszkań. I oni mają do dzisiaj po 2, po 4, po 5 mieszkań i mają problem z tym oczywiście. Ja bym nie chciał im dzisiaj pomagać, znaczy nie chciałbym, żeby oni byli beneficjentami rozwiązań państwowych. Natomiast jestem absolutnie zwolennikiem i to jeszcze też w poprzedniej mojej roli mówiłem o tym, żeby tym, którzy są w jakiejkolwiek potrzebie, w tarapatach i ich nie stać i ta rata przekroczyła jakiś poziom, na przykład taki, jaki był, kiedy brali ten kredyt. Tak? Byłoby to sprawiedliwe? No, brał ktoś kredyt i wiedział, że jest rata taka, prawda, X. Jeżeli dzisiaj nie stać danego człowieka powyżej czegoś płacić, to po to już funkcjonuje fundusz pomocowy, ale za mały. Ja mówię o tym otwarcie, że on powinien być 4 razy większy, 5 razy większy, żeby pomóc wszystkim, którzy są w jakimkolwiek problemie. Natomiast nie wiem, jaka będzie ta ustawa. Rzeczywiście nad nią nie pracuję i patrzcie państwo, nie chciałbym być w nią włączony z racji właśnie roli. Tak samo jak przy temacie podatku bankowego, ponieważ tutaj jest tyle kamer, to zasadniczo ja nie chciałem być włączony, prawda, w ten temat, bo jakąś tam funkcję pełniłem wcześniej. I tak samo tutaj, gdzie rzeczywiście jest to społecznie bardzo ważne. Więc ja nie tylko tego nie deprecjonuję, ja to bardzo doceniam, uważam za to za bardzo poważny problem i chciałbym, żeby przede wszystkim zostało znalezione rozwiązanie optymalne dla tego problemu. Też nie takie, żeby państwo polskie za 5 lat zapłaciło za to, prawda, w trybunałach międzynarodowych, żeby aż tak nie było. Czyli trzeba tak cisnąć sektor bankowy, żeby poprzez fundusze specjalne, przez bufory kapitałowe i są inne rozwiązania też, myślę, że znajdą się w tej ustawie prezydenta, żeby jak najwięcej ulżyć, ale zwłaszcza tym, którzy tego potrzebują, czyli tym, to jest większość, to jest zapewne większość, 60-70%, nie wiem ile, ale pewnie państwo macie wśród swoich znajomych pewien przekrój, prawda? I zgadzam się też z tą uwagą pana dotyczącą odzyskania tej grupy kredytobiorców dla życia gospodarczego, pan to nazwał dla planu, ja chciałbym, żeby było zaufanie dla planu oczywiście, natomiast nie jestem cudotwórcą i pewnego błędu makrogospodarczego z przeszłości, prawda, nie naprawię jednym pstryknięciem. To był gigantyczny błąd regulacyjny. Zresztą nasz rząd 10 lat temu też namawiał do tego, żeby nie powstrzymywać tej fali. W sensie, niestety taka jest prawda, to też można odnaleźć w tamtejszych artykułach. Więc brak wyobraźni spowodował, że mamy dzisiaj ten problem, ale
chciałbym odzyskać tych ludzi rzeczywiście dla tego życia gospodarczego, żeby oni nie byli uwięzieni w tej wartości. Aha, jeszcze dodatkowo jestem zwolennikiem tego, co państwo postulujecie, a mianowicie modelu amerykańskiego, czyli tak zwanego oddania kluczyków. Jeżeli wartość mojego mieszkania, które wziąłem 100 tysięcy franków, a dzisiaj to i było to 200 tysięcy złotych, a nagle to jest mimo spłaty 350 tysięcy złotych i ja nie chcę spłacać tej jeszcze większej nadwyżki, to ja oddaję, w Stanach Zjednoczonych jest tak, w Wielkiej Brytanii chyba też, ale w Stanach to jest powszechne, oddaję tylko kluczyki. I całą resztę długu nie ciąży już na kliencie, na mnie, na obywatelu, prawda? Więc ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby banki ucierpiały również pod tym kątem, jeżeli właśnie klient chce w ten sposób postąpić. Dobry wieczór, Łukasz Magdziarz. Ja może nawiążę do tej ostatniej wypowiedzi. Proszę o ciszę. Nawiążę może do tej ostatniej wypowiedzi, bo pan trochę tak powiedział jak wiceprezes Związku Banków Polskich, pan Bańka, że on też uważał, że nie powinno być udzielane te kredyty, ale skoro nikt tego nie zabronił, to myśmy je zaczęli udzielać. Czyli tak naprawdę, jeżeli, nie wiem, państwo nie zakazuje kraść, to mimo tego, że ja uważam, że nie powinienem kraść, to państwo nie zakazuje, to mogę. Mniej więcej taka jest retoryka banków. W tym momencie właśnie chciałem się dowiedzieć, jeżeli pan mówi o tych trybunałach międzynarodowych i tak dalej, jeśli chodzi o te kredyty frankowe, które ewentualnie by groziły państwu polskiemu, jakby załatwił ten problem systemowo, no to uważam, że to jest zupełnie trochę... Na razie jest jedno. Mam takie pytanie, że jeżeli te kredyty były niezgodne z polskim prawem, to nie grożą nam żadne trybunały i ten, kto oszukał, powinien za to zapłacić. Po prostu. A jeżeli... Wie pan tutaj bardzo mówił wzniośle o tym, że zadłużenie państwa jest też zadłużeniem jakby prywatnym. Z tym, że ja sobie nie przypominam, żebym ja zadłużał kogokolwiek. A instytucje, między innymi te, które pan reprezentował, zadłużały polskich obywateli dla zagranicznych korporacji. Czy w ramach jakiejś naprawy szkód ma pan zamiar coś z tym zrobić? Dziękuję. Andrzej Zalewski, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. Może dla odróżnienia od mojego przedmówcy, nie będę się zajmował wprost kredytami frankowymi. Jak pan się domyśla, teraz będzie cykl tego typu pytań do pana. Nie udzieliśmy się na pana, po prostu tak nam to się układa. Panie premierze, powiedział pan bardzo ciekawe zdanie, aczkolwiek obarczone pewnym błędem. To jest zdanie mówiące o tym, że pan jest zwolennikiem utrzymania waluty polskiej, krajowej, że jest pan przeciwnikiem strefy euro. Konsekwentnie mam takie pytanie, a właśnie co z tymi cholernymi frankami, tak? Mówił pan o braku funduszy w naszym budżecie państwowym na, nie wiem jak to powiedzieć elegancko, ale na pobudzenie gospodarcze, tak? Przecież 700 tysięcy kredytów frankowych, czy pseudofrankowych, bo tu chciałem sprostować, tam żadnych franków nie było. My nie mówimy o tych kredytach, które były w Wielkiej Brytanii, we frankach wypłacane. W Polsce był też minimalny procent we frankach. My mówimy o kredytach pseudofrankowych, złotówkowych i o tym, co sądy już uznają za przestępstwo polegające na świadomym wprowadzeniu w błąd klienta. Czyli te 700 tysięcy osób, czyli 2 miliony osób, ubabrane do końca paru pokoleń w kredytach pseudofrankowych. I teraz czy faktycznie nie jest metodą, i na trzecie pytanie, ja próbuję panu odpowiedź podpowiedzieć, o repolonizacji banków polskich, że gdybyśmy się ustawowo spróbowali uporać z tym problemem, czyli przywrócili te kredyty po kursie z dnia podpisania umowy kredytowej, to czy w bardzo prosty sposób pytanie, nie mógłby pan odkupić tych banków, które chce pan repolonizować. Jednocześnie pan by miał rzeszę uwolnionych, którzy z tą kasą, którą banki chcą podprowadzić, zostaliby na rynku krajowym, na rynku Proszę pracy. O ciszę. Wnieśliby te środki na działalność inwestycyjną, nawet własną, tych mikro przedsiębiorstw rodzinnych. No a te 24 banki, które są troszeczkę tam winne, mógłby pan taniej odkupić. I teraz pytanie moje jest takie. Dlaczego pan jako wybitny ekspert od rynków finansowych, walutowych używa tego pojęcia kredyty frankowe, skoro i wie pan, że nie były frankowe? Bo to pan wie.
Ale sekundę. Padło frankowe, odniosłem się do brytyjskich kredytów. Pytanie jest takie. Już pan je zadał. Dlaczego pan tego nie bierze się za ten problem i co robi polski rząd, który się zobowiązał w kampanii wyborczej, że problem rozwiąże? Bo na razie słyszymy tylko obietnicę, że gdzieś ktoś prowadzi pracę w komisjach. Wiemy, że nie dzieją się. Dziękuję. Dobry wieczór, panie premierze. Nazywam się Władysław Hoffman. Jestem przedstawicielem jednej z 1400 upadłych firm, które pracowały przy autostradach znajdujących się na wykazie ministra Adamczyka. Mam do pana premiera pytanie, co pana rząd i Ministerstwo Gospodarki zamierza z tym fantem zrobić, bo sprawy sądowe, które się toczą od wielu, wielu lat, w nawiasie dwie sprawy na rok, wiosna i jesień, doprowadzają do tego, że wielu z nas może pójść po prostu stracić domy i stracić, bo ma komorników, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To tak się ślimaczy, że są tacy, co zresztą minister Adamczyk mówił, że sobie podbierali już życie, prawda? Natomiast duża nasza część przedsiębiorców z całej Polski może pójść po prostu być bezdomnymi. To tak jak nadmieniłem, co pana rząd zamierza z tym zrobić. Druga sprawa, chciałbym panu powiedzieć, że nie zgadzam się z panem, że powiedział pan, że polski pracownik jest mało wydajny. Proszę pana, przy autostradach pracowali tylko polscy pracownicy i to od nadzoru do ostatniego hydraulika czy budowlańca. I to oni zrobili, polscy pracownicy, te autostrady w pocie czoła za małe pieniądze. A jeszcze firmy, które zawierały z Generalną i ze Skarbem Państwa umowy, po prostu doprowadziły do upadku tyle firm. Panie premierze, pan w swojej niezmiernie interesującej wypowiedzi dotyczącej ekonomii, przeszłości, stanu ekonomicznego Polski zapomniał o jednej sprawie, dla mnie ważnej, bo ja reprezentuję pokolenie II Rzeczypospolitej, schyłku tej Rzeczypospolitej. Pokolenie swój egzamin zdawało w latach II wojny światowej. I chciałem panu zapytać, na jakich fundamentach pan chce budować tą Polskę, rozbudowywać ją i to, co pan mówi, i pana rząd. Bo ja, panie premierze, marzę o Polsce opartej na fundamentach chrześcijańskich, niepodległościowych, o takich wartościach, tradycjach, ideałach Polski związanej z Kościołem i rzetelną wizją historii. Tymczasem widzimy codziennie, jak w tej walce, która się toczy, bo nie zapominajmy, że jesteśmy świadkami bezwzględnej walki, właśnie toczące o te wartości, ideały, walki, która się zaczęła, a Polacy o tym zapomnieli, gdy po raz drugi armia sowiecka w styczniu 1944 roku przekroczyła granicę Rzeczypospolitej na Wołyniu, koło Sarn, i ta walka się toczy i ma drugie, różne etapy. Jesteśmy świadkami w tej teraz kolejnego etapu walki postkomunistów właśnie z tymi wartościami, ideałami i tradycjami, którym wierne było moje pokolenie i wielu Polaków, tu na pewno obecnych na tym sali. Jakie jest pane stanowisko w tej sprawie? Nazywam się Wojciech Sawicki. Od kilkunastu lat prowadzę społecznie działalność zastępując rzecznika praw kredytobiorcy. Nie wiem, czy pan słyszał o mnie, a jeżeli nie, to jest to dowód, że w pana urzędzie w dalszym ciągu rządzą dawni ludzie z Platformy Obywatelskiej. 6 listów do pana było ostatnio wysłanych i nie było ani jednej odpowiedzi. A wszyscy inni odpowiadają. Ja mam pytania do pana. Jest okazja, żeby to przekazać, żeby uzyskać odpowiedź.
Gdyby pan się dowiedział, co zrobiłem w dziedzinie poprawy kredytów i że nawet pana bank swojego czasu jako jeden z pierwszych przestał oszukiwać i łamać prawo, to by pan mnie tu podziękował. Naprawdę bardzo wiele rzeczy, nawet w ustawie ostatniej sejmowej, poprawiono to, co było absurdem. Naprawdę. I czekam na to, na pana zaproszenie, żeby pan mnie kiedyś zaprosił, żebyśmy porozmawiali. Pokażę panu, jak na suwaku logarytmicznym liczy się na przykład RRSO, o czym pewno pan nie słyszał, i bardzo wiele innych rzeczy. A w tej chwili mam takie bardzo proste pytanie i bardzo bym chciał, zupełnie zasadnicze, żeby pan powiedział otwarcie. Czy pan zdaje sobie sprawę z tego i czy pan wie, że w Polsce nie ma nadzoru nad działalnością kredytodawców? Artykuł 20 dyrektywy Komisji Europejskiej nie został wypełniony. Potwierdza to Biuro Legislacyjne Rządu. Ja mam cały szereg pism, ostatnio sprzed tygodnia, począwszy od ministra finansów poprzez NBP, Komisję Nadzoru Finansowego i UOK, oficjalnie stwierdzających, nie nadzorujemy działalności kredytowej. A to jest całe zło tego problemu. I to, co zacząłem mówić, że w urzędzie chyba działa w dalszym ciągu PO, to w dalszym ciągu mi się wydaje, że dowodem na to jest to, że w tej chwili w Sejmie, w tym audycie słowo kredyt nie padło. A to jest 100 miliardów złotych straty Polski w przeciągu rządów Platformy Obywatelskiej. Oficjalnie stwierdzone. Dziękuję bardzo i do spotkania. Dziękuję. Panie premierze, Michał Zenka. Zaczął pan historycznie, jako historyk zresztą, ze swojego pierwszego i głównego wykształcenia. Ale zaniepokoiły mnie, być może tak freudowsko ujawniane, identyfikacje pańskie z tymi wszystkimi rzeczami, które miały miejsce. Pan mówił, sprywatyzowaliśmy, zadłużaliśmy się, z tego protekcjonizmu państwowego zrezygnowaliśmy. Czyli z tego, co widzę, całkowicie się pan identyfikuje z tymi zmianami pomagdalonkowymi, kiedy to, jak już dzisiaj wiemy, oficerowie prowadzący dogadali się z prowadzonymi przez siebie agentami, tajnymi współpracownikami. I to na 20 kolejnych 6 lat ustawiło nam stosunki polityczne i gospodarcze. I potem takich historii ładnych i obiecujących wiele słyszeliśmy niejedną. Najpierw przyszedł Wałęsa i obiecywał 100 milionów, potem 300 milionów i program powszechnej prywatyzacji. I to było... Zmierzam do pytania bardzo ogólnego i ważnego, więc niech, że pan mi nie przerywa, ja nie przerywałem nikomu. Dobrze, panie premierze. No więc potem była z kolei zmiana na Olka Kwaśniewskiego, który też ładnie mówił, ładniej od poprzednika. Potem... No właśnie to jest problem, że nie wiemy, ale nie pamiętamy. Ludzie o tym zapominają. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale jeszcze 5 lat temu Palikot budował tanie państwo i lepszą zmianę. I teraz mamy dobrą zmianę. Pan premier mówi o tym, że jesteśmy w pułapce średniego rozwoju. Może my jesteśmy w pułapce słabej zmiany. Może reprezentowani przez pana Gowina, transferowanego z Platformy, czy pana, no jeśli nazwę pana banksterem, to chyba się pan nie, bankierem, nie obrazi się pan na mnie. To może to jest za słaba zmiana, może to jest nasza pułapka słabej zmiany. Przepraszam, pytanie było w porządku. Bardzo proszę. Dzień dobry, panie premierze. Marek Wernic. Jak miałbym siebie określić w ten sposób i się przedstawić? Kibic, patriota, działacz społeczny. Ja mam do pana pytanie. Pan jest też historykiem. Już kiedyś rozmawialiśmy, rok temu spotkaliśmy się w Podkowie Leśnej u państwa Domagalskich na takim spotkaniu patriotycznym. Ja mam dzisiaj pytanie prosto dotyczące też patriotyzmu i rozwoju, bo
Rozwój i patriotyzm bardzo łączą się, bo patriotyzm dzisiaj, patriotyzm jutra jest bardzo opłacalny. Inwestowanie w młodzież i w patriotyzm bardzo się zwraca. Polsce zwraca się polskim sklepom, polskim przedsiębiorcom. Ja chciałbym się dowiedzieć, czy Prawo i Sprawiedliwość przygotowało ustawę zmniejszającą do tej podstawy wynagrodzeń, rent i emerytur, emerytury byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, Aparatu Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej. Jednym słowem, czy pana rząd z panią premier Beatą Szydło na czele ma zamiar coś z tym zrobić? Przez x lat w Polsce nie zmniejszono emerytur byłym funkcjonariuszom, ludziom, którzy mordowali, terroryzowali, bili i katowali. Dzisiaj obecnych tu na sali ludzi, którzy walczyli tak jak mój tata w Powstaniu Warszawskim, który zabierał wcześniej głos, i tak jak wielu działaczy widzę tu Solidarności. Wcześniej też widziałem działaczy Solidarności walczącej na tej sali. Kiedy też, dlatego też gratuluję pana ojcu. To jest taka sztafeta pokoju. Ale i premier, premier też był członkiem Solidarności. Wiem o tym, ale no mówię też o starszym pokoleniu. O to mi właśnie chodzi. Czy kiedy wejdzie w życie ta ustawa? To jest bardzo, bo to są też pieniądze i to jest kapitał. I to tym ludziom, którzy tu siedzą na sali, należy się właśnie te pieniądze, a nie mordercom i BMSB-kom. Dziękuję. Małgorzata Bittner. Mam pytanie dotyczące współpracy z Polonią, bo to jest także rozwój. Jest dużo Polaków, którzy mieszkają, pracują za granicą, którzy chcieliby wnieść jakieś doświadczenie. Czy jest jakiś program takiej współpracy, żeby nie zapraszać może obcych ekspertów, ale nawiązać taką współpracę z tymi Polakami, którzy wyjechali, a mogą przyjechać i podzielić się swoimi doświadczeniami. Dziękuję. Tadeusz Kupniewski. Mam takie pytanie. A mianowicie opozycja trąbi, że niemal katastrofa nastąpi, ponieważ w giełdzie zabrakło 130 czy 120 miliardów złotych. Czy rzeczywiście jest to taka ważna rzecz i jak może to wpłynąć na naszą gospodarkę? Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Maciej Goliszewski. Panie premierze, jest pan kolejnym politykiem od ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej i parlamentarnej, który deklaruje pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Ja bym chciał zapytać przede wszystkim o taką rzecz. Jakie kryterium oceny przyjmujecie państwo, jeżeli chodzi o małą przedsiębiorczość? Bo ja jestem małym przedsiębiorcą, od 21 lat prowadzę spółkę cywilną. Interesuje mnie, czy to będzie kryterium dochodowości, obrotów, czy też rejestracyjne. Bo zdaje pan sobie sprawę, że można prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, będąc szewcem, ale również będąc, mając efektywnie pracującą firmę budowlaną, która po prostu ma obroty czy też dochód, bo to oczywiście jest kwestia już dyskusji, ale idące w miliony złotych, prawda? I to też można przyjąć, jeżeli będziemy trzymali się kryterium rejestracyjnym, prawda? Że to też jest małe przedsiębiorstwo, prawda? Bo jednoosobowe, prawda? Że ileś osób zatrudnia. Interesuje mnie jak gdyby wyraźne doprecyzowanie tego tematu pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw. A druga rzecz to, którą chciałem zapytać, czy jest pan w stanie dzisiaj w bardzo ogólnym zarysie przedstawić, jaką macie dla nas ofertę? Bo muszę powiedzieć, że to, co było w zeszłym roku w trakcie kampanii prezydenckiej, parlamentarnej serbowane, że w zamian za 15-procentowy podatek, najpierw w ogóle nie mówiono, czy chodzi to o PIT, później się okazało, że chodzi o CIT, prawda? Uzyskamy możliwość 15-procentowego podatku, z tym, że CIT to jest w zasadzie spółki z o.o., czyli nie ja na przykład jako spółka cywilna, to mamy zatrudnić 3 nowych pracowników za średnią krajową. Średnia krajowa to jest 4000 zł, łącznie z obciążeniami ZUS-owskimi, to jest miesięcznie 16 000 zł, lekko licząc.
plus koszty stworzenia 3 nowych miejsc pracy. Żeby coś takiego przeprowadzić, to trzeba mieć firmę absolutnie o wysokiej rentowności, a przede wszystkim o wysokiej dochodowości. A znaczna część firm, tych właśnie z tego małego sektora, to są firmy, które nie mają specjalnie wysokich dochodów i często ich zyski, szczególnie dla właściciela, to są porównywalne ze średnią krajową, a często i niżej. Krótko mówiąc, te dwa pytania przedkładam tutaj panu. Tak, to z powrotem teraz do franków jeszcze. Tam w tym pierwszym głosie dwie takie kwestie padły. Pierwsza, że i potem ona się w drugim głosie też przewijała, że tam nie było franków. Otóż, szanowni państwo, te kredyty są rzeczywiście kredytami frankowymi. Nie dlatego, że te pieniądze były wypłacone we frankach, tylko dlatego, że banki udzielające tych kredytów po drugiej stronie bilansu, księgowi wszyscy doskonale wiedzą, o co tutaj chodzi, musieli zamknąć tą pozycję walutową. Czyli pójść na rynek międzynarodowy i albo zadłużyć się bezpośrednio w tych frankach, albo dokonać różnego rodzaju operacji finansowych, ale prostych, nie żadnych skomplikowanych. One się nazywają swopy albo kredyty, ale wziąć te franki od zagranicznych banków. Proszę? Mówię o SIRS-ach, wiemy o swapach. Tak, czyli jak wie pan, to, bo to jest jakby fundamentalna rzecz, prawda? I tu nie chodzi o to, czy ja coś tam bronię, czy nie bronię. Ja bym chciał, żeby jak najlepiej wyszło dla Polski, w tym dla obywateli polskich, prawda? Natomiast jak mówimy, że tam nie było kredytów frankowych, no to sorry. Tam były kredyty frankowe w tym sensie, że one w walucie frankowej nie były wypłacone, ale ktoś po drugiej stronie ponosił to ryzyko walutowe. Z jakimiś wyjątkami, bo gdzieś rzeczywiście sądy zasądziły coś takiego, że tam nie było w ogóle. Ale 90% ileś, nie wiem ile, nie wiem czy 90, czy 98, nie powiem tego, bo nie wiem. Ale to były w tym sensie kredyty frankowe. Drugi zarzut, który jest jeszcze głębszy, też chciałem skomentować, bo padło coś... No, padło coś takiego, że kredyty w ogóle tworzą jakby zagrożenie, czy są złodziejstwem, tak? Kredyty. Tylko jeden profesor powiedział, że sprzedanie ludziom umów, które są naszpikowane pułapkami, to nie jest wolny rynek, tylko życzenie. Okej, to tu pan powiedział, że sprzedanie umowy, która ma wiele pułapek, to nie jest umowa. I z tym to ja się zgadzam, tak? Tu nie ma polemiki. Jeżeli jest jakaś pułapka i tak dalej, że jakieś dodatkowe warunki, czy tam niektóre banki przegrywały coś takiego, że poziom marży w ogóle nie zależał od żadnej wartości rynkowej typu LIBOR, tylko zależał od decyzji zarządu. I któreś banki przegrywały tak, tak? Czyli tu w tym sensie to ja się zgadzam z panem, ale się nie zgadzam, że nie było kredytów frankowych, bo były. Druga rzecz, którą państwo powiedzieli, już uznają, że dotyczyła, kredyt. że kredyty, no to jest w ogóle coś złego i zadłużanie i tak dalej. Tak? No i padło jeszcze coś takiego, jak to jest możliwe, że bank, w którym pracowałem, udzielał kredytów. No, szanowni państwo, banki od 200 lat, kiedy taka nowoczesna bankowość istnieje, no właśnie na tym polegają, że biorą depozyty i udzielają kredytów. Więc z tego to nie tylko się nie zamierzam tłumaczyć, ale dobrze udzielony kredyt jest bardzo dobrą rzeczą dla gospodarki. Tylko są różne kategorie kredytów. I na przykład kredyty konsumpcyjne, bardzo wysoko oprocentowane, są takie rzeczywiście, które bym nazwał nawet lichwiarskimi, tak? Mimo że pracowałem w tym sektorze, są takie, zwykle to nie jest sektor stricte bankowy, tylko są inne firmy, że naprawdę to oprocentowanie jest, no nie wiem, 80% rocznie, 50% rocznie. No to są takie lichwiarskie, prawda? No to już jest w ogóle skandal oczywiście, prawda? Takiego czegoś nie powinno być. Ale w ogóle jak ktoś mi mówi, że kredyt jest zły, no to przepraszam bardzo, na kredycie urosły w XX wieku no właśnie te wszystkie potężne gospodarki. Tylko po drugiej stronie tego kredytu rósł majątek tamtych krajów i rosły oszczędności tamtych krajów. To dlatego dzisiaj Japończyk jest najbardziej zadłużonym krajem świata.
250% do PKB ten dług wynosi, tak jak powiedziałem. Sprawdźcie sobie państwo w statystykach. Ale po drugiej stronie rosła japońska własność. Tak? Więc no nie zgadzam się z tym, że to kredytowanie to w ogóle jest takie złe i tak dalej. Jeżeli... To oczywiście, czy mogę panów poprosić, żeby panowie usiedli było, z powrotem? Coś takiego, że już jestem... nie prowadzimy dialogu. Nie prowadzimy już dialogu. Jest już późno. Padło coś takiego też, że jestem przeciwnikiem strefy euro. No, tutaj jako przedstawiciel rządu to nie powinienem też się tak przedstawiać, prawda? Bo myśmy przyjęli to zobowiązanie wraz z traktatem akcesyjnym, więc ja nie mogę tak jednoznacznie powiedzieć, że jestem przeciwnikiem czy zwolennikiem. Generalnie ze strefą euro czy ze wspólnym obszarem walutowym jest tak, że opłaca się łączyć tym krajom, które mają podobne gospodarki do siebie. Więc ja powiem tak, nam by się opłacało połączyć z Austrią, Niemcami i Belgią, ale nie teraz. Wtedy, kiedy rzeczywiście rozwój gospodarczy przez najbliższe 10-15 lat, nie wiem ile, oby jak najszybciej, oby jak najwyższy, był tak mocny, że struktura naszej gospodarki branżowa, kapitałowa będzie podobna. Bo Austria, kraje Beneluxu, Niemcy to są i parę skandynawskich, chociaż one akurat nie są, poza Finlandią, to już mogły 30 lat temu sobie zrobić wspólną walutę. Bo się poruszały te waluty w jednym wężu. Więc muszę to zniuansować, przepraszam, bo nie jest tak, że ja jestem przeciwnikiem jakimś super ortodoksyjnym. Ja dzisiaj uważam, że dobrze, że mamy naszą walutę i za 5 lat też tak będę uważał. Ale za 15 lat, jakby nasz rozwój gospodarczy poszedł bardzo dobrze we właściwym kierunku, to też eliminowanie tak zwanych kosztów transakcyjnych opłaca się przedsiębiorcom, tam zwłaszcza, gdzie handel rośnie dzięki temu, prawda? Więc są tutaj plusy i minusy. Dalej. Mówił pan, bez pana, przykra następna zła sprawa. 1400 firm, które są na wykazie były ministra infrastruktury, które właśnie są w tym sporze prawnym z GDAKą. No tutaj mogę tylko z państwem ubolewać, bo 20 lat temu, kiedy zaczynał się wielki program budowy dróg w Hiszpanii, to minister infrastruktury Hiszpanii wziął sobie 3 malutkie firmy budowlane. One się nazywały Acciona, Ferrovial i tam Mota Iberyjska, prawda? I powiedział, jak będziemy budować drogi. I tak budowali te drogi w Hiszpanii, że po 10 latach budowy dróg, po pierwsze one powstały i to bardzo fajne, ktoś był w Hiszpanii, to wie, a po drugie te 3 malutkie firmy hiszpańskie stały się gigantami globalnymi. Na pierwszym programie budowy dróg polskich, który się odbywał w latach 2007-2013, 3 największe polskie firmy zbankrutowały. A oprócz tego te 1400, o których pan powiedział. No i teraz tak, znowu, odziedziczyliśmy taki problem, taki bardzo poważny problem, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, tak zwana GDAKa, jest winna iluś tym firmom. Ja nawet nie powiem dokładnie ile, to jest około 10 miliardów złotych. My nie mamy, nasz rząd nie ma tych 10 miliardów, bo to 10 milionów to by było proste, ale to jest 10 miliardów złotych, tak? Wokół tego wszystkiego latają te agencje ratingowe, ten nasz dług zagraniczny, o którym mówiłem, więc żeby spłacić to nagle, no to trzeba by się dodatkowo zadłużyć. Ale rozumiem też pana, nie wiem teraz gdzie jest pan, ale gdzieś na pewno tutaj, rozumiem też pana frustrację, tak? No bo jeżeli ma pan rację w tym sporze, to państwo powinno panu oddać te pieniądze. Zwłaszcza też, że przyjeżdżały firmy zagraniczne, które zlecały podwykonawcom, prawda, polskim, a ci, prawda, bardzo często byli potem, no, znaczy nie wypłacały im potem tych pieniędzy i Generalna Dyrekcja płaciła temu wykonawcy, zwykle zagranicznemu, w 90% zagranicznemu. Ja nad tym ubolewam i ubolewałem nad tym 3 lata temu i 5 lat temu, jak zresztą większość z państwa. 20 miliardów euro wygrały w Polsce firmy niemieckie, przetargi, a polskie w Niemczech wygrały na 80 milionów euro. Czyli 0,5 promila tego, co tamte u nas. Tak? 0,001. Idzie i poprzez ten proces, źle ułożony, no mamy trochę tych autostrad, ale mamy też gigantyczny problem, który pan tutaj jest ofiarą tego problemu. Nie wiem, jak sąd zasądzi, nie wiem, jak GDAKa w tym konkretnym przypadku zasądzi, ale jest to odziedziczony po naszych poprzednikach taki właśnie wielki problem. Ale panie premierze,
pieniądze są, nie z budżetu, tylko od firm, które macie zabezpieczenia gwarancyjne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tak jest w tym przypadku, no to mam nadzieję, jeżeli tak jest, że są zabezpieczone od firm i tak dalej, co oczywiście nie znam dokładnie pana przypadku, ale jeżeli został pan oszukany przez firmę głównego wykonawcę na przykład, to oczywiście, że państwo polskie powinno wszystko zrobić, żeby zmusić tego głównego wykonawcę do zapłacenia panu. Oczywiście, że tak. No zgoda. Dalej tutaj ktoś mi włożył w usta taki cytat, że ja powiedziałem, że polski pracownik nie jest niewydajny. A może tak, przykro mi się zrobiło przez moment, bo chyba tak dokładnie aż nie powiedziałem, ale wiecie co państwo, powiem tak. Rzeczywiście polski ekosystem gospodarczy jest na tyle mniej wydajny, że polski pracownik, jak się jego w odizolowaniu przeanalizuje, jest mniej wydajny niż niemiecki. Mniej więcej o połowę dzisiaj. Czyli średnio z roboczo godziny i tak dalej, ten polski... Tylko uwaga, to nie jest wina polskiego pracownika, że on jest mniej pracowity, bo jest bardziej pracowity od niemieckiego. Bo polski pracownik średnio pracuje 2000 godzin rocznie, a niemiecki, wiecie państwo ile? 1350. Czyli ten jest bardziej pracowity. Czy jest mniej rozwinięty i mniej ma kompetencji? Nie. To nie jest jego wina, tylko ekosystem, to znaczy kapitał, który Niemcy zgromadzili, tak? I zbudowali sobie ten ekosystem. Jest tak wydajną machiną, że pracownik, który pracuje, niemiecki, który pracuje przy tym kapitale, w przeliczeniu na jednego pracownika jest bardziej wydajny od pracownika polskiego. Czy pracownik polski jest bardziej mniej wydajny, czy nie jest? Matematycznie jest, ale po ludzku nie jest. Ale matematycznie i ekonomicznie jest. Niestety. Tak to właśnie jest w tym przypadku. Następne pytanie było dotyczące, na jakich fundamentach chcemy budować. No tutaj i potem o tej walce takiej. To tutaj, proszę pana, ja mam bardzo prostą odpowiedź. Na fundamentach chrześcijańskich, na fundamentach jak najbardziej chrześcijańskich. To jest absolutnie dla mnie kluczowe. Dlatego ubolewam nad tymi wszystkimi tam europejskimi preambułami do traktatu lizbońskiego czy innego, prawda? Bo to jakby zapomnieli, skąd się wzięli, prawda? To nie tylko tradycja grecka i rzymska, ale przede wszystkim chrześcijańska. I tam już potem rozróżnienie na jakiś tam Maxa Webera, na protestancki, prawda, i katolicki, to są jakieś tam, prawda, dzielenie diabła na końcu szpilki. Oczywiście, że nie byłoby kapitalizmu bez Ewangelii. Absolutnie tak uważam. Dlatego uważam zresztą, że mamy wielkie zadanie budowy silnej Polski, silnej gospodarczo, po to, żebyśmy też mogli te chrześcijańskie fundamenty i korzenie, jakby, no ja mam taką cały czas nieutraconą nadzieję, z powrotem na tę Europę rozpowszechnić. No i jeszcze mówił pan o tych ubekach, którzy potem walczyli po II wojnie światowej z naszymi bohaterami, no to na to mam krótką odpowiedź. Pięknie to sformułował ojciec Agnieszki Radwańskiej. Powiedział, że trzecie pokolenie UB dzisiaj walczy z trzecim pokoleniem AK. No ja tylko mam wrażenie, że tutaj na sali jest to trzecie pokolenie AK. No ale ponieważ przez 45 lat PRL-u, a potem 26 lat III Rzeczpospolitej królowało trzecie pokolenie UB, no to my nie mamy łatwej roboty. Potem mówił pan, że pan rzecznik, że bank oszukiwał i tak dalej. No to tutaj muszę zaprotestować. Ja starałem się biznes, który prowadzę, jak byłem na czele tego banku, który prowadziłem, prowadzić jak najbardziej etycznie, tak jak potrafiłem. Zbudowaliśmy osobny pion, compliance się nazywał, żeby sprawdzać różne meandry prawne. Więc ja się z takim stwierdzeniem nie zgadzam. I mówi pan, że było ileś, i tutaj przekazał mi pan ileś pism, nie dotarły do mnie pisma, które pan wysyłał, to muszę powiedzieć, teraz dostałem je, na pewno się ustosunkuję, dziennie wpływa 200 czy 300 firm, pism, widać w biurze ministra ktoś uznał, że to no, nie powinno do mnie dotrzeć.
przepraszam, ale no taka jest rzeczywistość, prawda? Ja mam miesięcznie kilka tysięcy pism. Nie jestem w stanie wszystkich przeczytać, bo jeszcze wiele innych rzeczy mam, ale dziękuję, że mi Pan przekazał i postaram się do tego ustosunkować jak najszybciej. Teraz tutaj szczególnie też był taki głos Pana dotyczący tego, że ja mówiłem, i to ciekawy taki głos, fajny zarzut w stosunku do mnie, dziękuję za niego i nawet nie będę się jego wypierał i w przyszłości też tak będę mówił, że ja mówiłem, że w tych latach 90. myśmy sprywatyzowali źle, myśmy popełnili błędy, że to ja się z tym utożsamiałem. I wiecie co Państwo, ja przy tym zostanę, przy tym myśmy. Bo ja uważam, że mamy tą jedną Polskę i oni nam tą Polskę próbowali rozkraść. Myśmy ją bronili wtedy, ale również myśmy nie mieli tyle jakby w sobie siły wtedy, żeby zrozumieć, o co wtedy chodzi. Ja byłem po dobrej stronie barykady wtedy, więc mam prawo powiedzieć, że myśmy i we wszystkich latach 90. i w 2000. też byłem po właściwej stronie barykady i w 80. zresztą też. Więc mówiłem... Ale dobrze mnie pan złapał za słówko, bardzo fajnie, w sensie tak mi się głupio zrobiło przez moment, ale jakby nie wypieram się tego. No rzeczywiście zabrakło mi tej wyobraźni wtedy również i nie tylko mi. Mówił pan o tych pomagdalenkowych zmianach właśnie w takim duchu i tak też to interpretuję, że jakby nie rozpoznaliśmy tego, że tam się dogadywali, jak to pan brutalnie ujął, ale ja absolutnie się też pod tym podpisuję, prawda? Agenci z tymi, przepraszam, SBC z tymi swoimi agentami, których prowadzili. To ja absolutnie tutaj do wszystkich kamer mogę tak powiedzieć, bo tak od 25 lat mówię. Potem mówił pan pięknie, pan, który jest kibicem, o tym patriotyzmie, no to szanowni państwo, jako w tej roli tego bankiera czy bankstera przeprowadziłem tysiące projektów, no i to była dla mnie największa radość, że mogę robić różne projekty, prawda, sponsorować projekty patriotyczne, prawda, bo rzeczywiście to jest coś, czego brakowało mi przez te 25 lat i brakuje mi właściwie do dzisiaj, do niedawna mi brakowało, bo w tym rządzie jest na pewno tego, to jest na zupełnie nieporównywalnym poziomie, prawda, ten poziom patriotyzmu. Ale potem zadał pan bardzo konkretne pytanie dotyczące emerytur esbeckich i owszem, właśnie sam zaproponowałem to kilku kolegom z rządu i wiem, że to jest w głowach już to myślenie zachodzi, żeby rzeczywiście te emerytury cofnąć. Przypomnę państwu tylko, że bodaj w 2009 roku poprzedni rząd też zmniejszył te emerytury, ale trzeba to zrobić inaczej i mądrzej, ponieważ ci emeryci, byli esbecy, udawali się do sądów i w oparciu o tak zwane prawa nabyte sądy cofały tamtą decyzję. Zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, nie wiem, czy państwo pamiętacie, zakwestionował cofnięcie emerytur w RONie, Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego, Jaruzelski, Tuczapski, Kiszczak i tak dalej, prawda? Im zakwestionował. To ja byłem wtedy wściekły, ale sobie pomyślałem, okej, tam jest 10 osób, tak? Ale przynajmniej tych 30 tysięcy czy 40 tysięcy byłych esbeków zmniejszył im te emerytury. Ale potem oni je odzyskiwali. Po cichutku, o czym nie wiedzieliśmy. Dlatego teraz dziękuję za to przypomnienie. Ja jutro w wywiadach wszystkich mogę to głośno powiedzieć. Absolutnie jestem za tym, żeby ponownie do tego przystąpić. No, mamy tylko 550 spraw niezałatwionych po poprzedniej ekipie, łącznie z gigantycznymi zapóźnieniami, takimi jak prawo zamówień publicznych, prawo wodne, czy wiele innych dyrektyw, nad którymi pracujemy, a rzeczywiście tym się nie zajęliśmy, ale to jest mea culpa tak samo. Ja tutaj jak najszybciej bym się chciał tym zająć. Absolutnie tak. Potem pani pytała o współpracę z Polonią i to jest następna rzecz, gdzie też już teraz mam niedosyt duży po pół roku, co jako jeden z członków tego rządu, na pewno jest to pro domo mea, prawda, można powiedzieć moja wina również, bo powinna być lepiej już teraz rozwijana ta współpraca z zagranicą. W naszych kompetencjach mojego ministerstwa, które mam zaszczyt prowadzić, są tak zwane WPHI, Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji. I te wydziały będziemy nastawiać generalnie na jak najszerszą współpracę z Polonią, bo jest to wielka wartość, żeby spróbować przyciągnąć tych, którzy wyjechali,
czasami z kapitałem, czasami z jakimś doświadczeniem. Na pewno jest to wielkie zadanie dla naszego rządu. Już teraz mam pewien niedosyt i tu nikogo nie winię, najbardziej siebie samego, że za mało w tej kwestii zrobiliśmy. Na pewno jest to też wielki potencjał, ale no czasami brakuje czasu, prawda? Tutaj no marzyłoby mi się, żebyśmy więcej zrobili. Ja w ramach swojej kompetencji za 3 miesiące sprawdźcie mnie państwo, czy wymieniłem, zrobiłem to, żeby rzeczywiście w tych 50 placówkach po całym świecie dokonać głębokiej reformy, czy dokonaliśmy głębokiej reformy, bo to mam zamiar zrobić i teraz dużo czasu na pewno na to poświęcę. To nie jest współpraca z całą Polonią, ale na pewno poprzez to ta współpraca będzie lepsza. Następnie pan zapytał o giełdę i o ubytek tych 50 miliardów. To nasi przeciwnicy polityczni, 50 miliardów dolarów, prawda, w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, czy to dokładnie policzyli, pan powiedział 100 kilkadziesiąt miliardów złotych, no to załóżmy, że to mniej więcej jest ta sama liczba. 150 miliardów złotych czy 170, to mniej więcej 50 miliardów dolarów pewnie. Tylko teraz tak. Że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości naszego rządu? Oczywiście nie. To jest wina przede wszystkim otoczenia geopolitycznego i tego, co się wokół nas dzieje, bo giełdy generalnie poszły w dół, prawda? Oprócz tego są problemy z górnictwem. Żeby ratować górnictwo, zrobiony jest specjalny program, który też na razie przez inwestorów górniczych, przepraszam, przez inwestorów giełdowych nie został odczytany nazbyt pozytywnie i w związku z tym też się przełożył na spadek cen na giełdzie. Ale na końcu zadał pan pytanie, czy to ma ogromny wpływ na gospodarkę. Odpowiedziałbym na to tak. To ma wpływ na gospodarkę, ale nie ogromny, bo nasza giełda jest bardzo ważna. Ja bym chciał, żeby ona rosła, żeby była ważnym źródłem pozyskiwania kapitału dla małych, średnich i większych firm polskich, prawda? Bo jest ważną częścią rynku kapitałowego, a dzisiaj ona jest raczej naszą piętą achillesową, bo nie potrafimy jej ożywić, ale dodatkowo to, co się stało i dlaczego ona jeszcze dodatkowo ta giełda jest taka słaba, to poprzez naszych poprzedników i dzisiaj przeciwników politycznych, którzy połowę funduszy z OFE zabrali, a te fundusze były zainwestowane też częściowo na giełdzie, prawda? W związku z tym, wprawdzie w obligacjach, ale częściowo na giełdzie, więc to też miało wpływ na poziom cen i do tego też. Ale najważniejsze, czy to ma duży wpływ? Szanowni Państwo, gospodarka realna, czyli to, co przedsiębiorcy produkują, jak produkują, gdzie eksportują, jakie mają problemy, ile płacą, czyli ostatnie pytanie Pana, to jest dużo większe i dużo ważniejsze niż sama giełda. Giełda jest ważna jako element pewnej papierek lakmusowy gospodarki danego kraju. Giełda jest bardzo ważna dla krajów, które mają super rozwinięty rynek kapitałowy, jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. U nas giełda nigdy nie była super silna, była dopalona przez OFE, potem te OFE jakby odpadły czy przestały wpływać pozytywnie na giełdę. Oprócz tego mamy geopolitykę, która źle wokół nas działa, wojna na Ukrainie, kryzys migracyjny, spowolnienie w strefie euro i spowolnienie w Chinach. No i to są te główne przyczyny, ale tak strasznie to mnie byście Państwo szczerze spytali jako z strony ekonomicznej, makroekonomicznej, czy ja się tym strasznie martwię. No chciałbym oczywiście, żeby ona raczej rosła, bo ona buduje optymizm, ale to nie jest najważniejsza część gospodarki realnej w naszym systemie. I pytanie o MŚP. Jaka ta pomoc dla MŚP i potem też jakie kryteria. Więc z kryteriami jest prościej, bo one, tak, mikrofirma to jest do 9 zatrudnionych osób, mała firma od 9 do 50, średnia firma od 50 do 250 pracowników, zatrudnionych osób, a powyżej 250 w statystykach Eurostatu i tak samo my je przyjęliśmy w Polsce, to jest już duża firma, czyli mikro, mała, średnia i duża, prawda? I tam czasami jeszcze powyżej 1250 się stosuje, że to jest tam ogólnonarodowa czy jakaś jeszcze inna kategoria. I w naszych procedurach, które są zatwierdzone przez Komisję Europejską, czyli to, o czym mówiłem godzinę temu w innym kontekście innego pytania, my stosujemy podobne kryteria. Ale dodatkowo jeszcze dwie rzeczy pan poruszył również. Pierwsza to CIT i tutaj CIT a PIT.
Owszem, Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami mówiło o CIT-cie. CIT, redukcja CIT-u i o tym cały czas pani premier mówi i to podtrzymuje z 19 na 15. No bo jakby głębsze pójście z tą obniżką podatkową też po obliczeniu wszystkiego, no jakby nas na to nie stać dzisiaj, prawda? Ale oprócz tego, nie wiem czy państwo to wyczytali w prasie, czy obserwowaliśmyście państwo, że minister finansów zgłosił na posiedzenie rządu i rząd przyjął 2 tygodnie temu zwiększenie kryterium dochodu, od którego podatnik może być uznany lub nie, ale nie musi, jako płatnik VAT-u z 150 bodaj na 200 tysięcy. I to eliminuje dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy, dokładnej liczby teraz nie powiem, płatników, czyli upraszcza dla wielu małych i średnich firm system rozliczeń w VAT-ie. Zresztą, żeby to zrobić, to będziemy musieli uzyskać też derogację w Unii Europejskiej, ale tutaj myślimy, że to jest do zrobienia. I pytał pan o ofertę wsparcia generalnie. No to ze wsparciem, wsparcie, żeby konkretnie odpowiedzieć, to jest tak. Po pierwsze, ja bym chciał, ale to nie jest jeszcze postanowione, więc mówię to tutaj po raz pierwszy, kontynuować program De Minimis. Program De Minimis w Banku Gospodarstwa Krajowego zwiększa dostęp do kredytu, zmniejsza koszt tego kredytu, ponieważ rozkłada ryzyko kredytowe pomiędzy bank kredytujący a Bank Gospodarstwa Krajowego. Te gwarancje dość dobrze działały w poprzednich 2 latach. Ja chciałbym, żeby ten program był kontynuowany w kolejnym roku, bo on się kończy na końcu 2016 roku. To jest jedna forma. Druga, dla małych i średnich firm i dla mikrofirm głównie dostępna jest pomoc zwrotna lub bezwrotna przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli tak zwany PARP. Przy czym ja jestem bardziej zwolennikiem zwrotnej pomocy raczej niż bezzwrotnej. Po pierwsze dlatego, że jeśli ktoś otrzymuje nawet 0% pożyczkę, nawet z częścią, częściowo umorzoną, ale jednak zwrotną, to musi postarać się w tym swoim biznesplanie pokazać takie dochody, żeby to, po kapitalistycznemu mówiąc, zdało mu jakąś stopę zwrotu. Jak ktoś dostaje darowanemu koniowi się w zębu nie zagląda, każdy grant przyjmę, prawda, wydam potem na to czy na tamto, to powiem państwu z tego, jak przeglądałem setki takich projektów, to czasami przykro jest, bo to wprawdzie są pieniądze podatnika, można powiedzieć, europejskiego, ale wiecie co, to nie są dobrze wydane pieniądze, prawda? I nie zawsze to jest tak, że wydać, byle wydać, to jest dobrze. Dlatego my stosujemy słowo inwestować raczej niż wydawać. Poprzedni rząd mówił wydać każde euro, byle tylko wydać. No my raczej wolimy mówić inwestować i więcej tych środków chcemy, żeby było zwrotnych. Ale tych zwrotnych i tak nie będzie więcej niż 10-20%. Czyli 80% albo 85% będzie dalej bezzwrotnych. Czyli my dalej kontynuujemy te programy bezzwrotnej pomocy, czyli tak zwane granty, poprzez PARP i NCBIR. NCBIR jest zwykle dla większych podmiotów, ale też wiele mniejszych podmiotów. NCBIR to jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ale też wiele mniejszych podmiotów się też na tego typu środki, że tak powiem kolokwialnie, załapało. Więc tak podsumowując, to dziękuję za to pytanie, bo to jakby no, dla mnie małe i średnie przedsiębiorstwa to jest sól ziemi. Ale państwo polskie jest no niebogate, więc my tak jakby po szerokim gestem pomagać tym firmom, w sensie dawać pieniądze z budżetu, no to nas nie stać. Ale poprzez Polski Fundusz Rozwoju, którego jakąś częścią będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, ja tu chciałbym się zobowiązać wobec państwa, ale to jest decyzja nie wyłącznie moja, żeby kontynuować programy zarówno gwarancyjne, jak i programy na przykład budowy mieszkań, które też służą rozwojowi mniejszych firm, tworzą jakby ruch w biznesie, prawda? Programy rozwojowe również takie stricte, prawda? Czyli industrialne, infrastrukturalne, to będziemy robić. Plus oczywiście są te wszystkie programy grantowe, których ja nie jestem jakimś wielkim fanem, bo nie widziałem gigantycznych sukcesów przez te poprzednie 7 lat, ale będziemy je kontynuować w nadziei, że teraz zrobimy to lepiej niż nasi poprzednicy. No i dla mnie przede wszystkim poprzez małe i średnie firmy rośnie siła polskiego kapitału. Polski kapitał to jest więcej polskiej własności i trochę tak jak ojcowie naszej konstytucji
3 maja dobrze wiedzieli, że o tą polską własność trzeba wtedy dbać i uwłaszczyli właśnie chłopów i częściowo mieszczan. Tak samo mi się wydaje, że dzisiaj powinniśmy dbać o to, żeby ta polska własność właśnie jak najszerzej była budowana. I o to będę się na pewno starał. Dziękuję bardzo.